Zmieniamy temat z tego normalnego, teoretycznie leczenia. Przejdziemy na historię, dlatego że ludzie, którzy nie znają swojej historii, przestają być narodem. Stajemy się grupą drobnych ludzi, tak zwanych drobnych interesów. Taką grupę bardzo łatwo spacyfikować i bardzo łatwo ją ogłupiać. Dlatego proponuję, żebyśmy nazwali miesiąc sierpień miesiącem pamięci narodowej. W ostatnim stuleciu największe hekatomby ofiar były właśnie w sierpniu, o czym dziwnie się zapomina w naszej historii. Następny. To tylko dygresja. Proszę Państwa, nie można postawić rozpoznania jakiejkolwiek choroby bez co najmniej kilku wyników badań. Te wyniki badań to jest te 7 badań. I to trzeba zawsze zrobić i powiedzmy po roku czy po dwóch, jak stan nas się poprawi czy pogorszy, to wykonać te same badania, ponieważ inaczej nie możemy porównać tak zwanej normy. Państwo się czasami sugerujecie, że podana laboratoryjnie norma odbiega od tego, co u Was jest. Niestety normy laboratoryjne są opracowane dla prawidłowego hematokrytu. Ale różnie tym hematokrytem u Państwa wychodzi. Niektórzy mają anemię, czyli 25% niższy, niektórzy mają wyższy. W związku z tym trzeba odpowiednio to przeliczyć na wynik badania, a nie sugerować się bezwzględną liczbą, którą otrzymaliście. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. OB podawane metodą wirówkową jest bez znaczenia. Czyli jak Wam podają wynik OB, ale powiedzą, że metodą wirówkową, to możecie ten wynik od razu wyrzucić. OB jest to badanie ładunku powierzchniowego błon komórkowych. Jeżeli każda krwinka ma ładunek ujemny, to one się odpychają. W związku z tym opadanie jest powolne. Jeżeli natomiast krwinka ma ładunek dodatni, to przyciąga tą z ujemnym, robi się większa masa i szybciej opada. Natomiast wirówka poprzez ruch obrotowy powoduje, że podnosi się, znaczy tarcie powstaje, podnosi się temperatura, w związku z tym ładunek się zmienia. Czyli wynik badania wcale nie odzwierciedla stanu chorobowego komórki czy organizmu, a tylko ilość obrotów i co z tego wynikło. Te trzy ostatnie badania to wykonujemy tylko w niektórych przypadkach. Podejrzenia reumatyzmu, podejrzenie dny moczanowej i tak dalej. Tak u normalnych osób nie ma sensu, bo po prostu badanie ma tylko potwierdzić naszą diagnozę albo je zaprzeczyć, a nie, a ja zrobiłem wszystkie badania, może coś z tego wyjdzie. Nic nie wyjdzie, wyjdzie bałagan. Od co najmniej 80 lat traktuje się nas jak takie stado lalek. To, któryś przyjdzie do rządu, te gadające głowy w telewizji, to każdy co innego mówi i jeszcze co innego chce osiągnąć. To najlepszy dowód teraz. Od półtora roku nie możemy dostać tych rzekomych pieniędzy z Unii Europejskiej, które nam przysługują w ramach tego 119, a przyczyna jest bardzo prosta. Przecież toczy się wojna. Jak Państwo sprawdzicie na budżet Unii z ubiegłego roku, czy przed dwóch lat, tam nie ma żadnej rubryki pomoc dla Ukrainy, czy pomoc wojska, czy tak dalej. No to skąd te pieniądze mieli wziąć? No wzięli właśnie z kraju, który jest stosunkowo bogaty i wytrzyma, w związku z tym nie musi dostać tego, co... Znaczy tak, najpierw zażądali od nas, że musimy płacić tam ileś miliardów dla nich, a potem te miliardy przeznaczyli już jako Unia na pomoc dla Ukrainy. To nie mogą nam dać, bo już dali. To jest bardzo prosta rzecz. A te wszystkie banialuki, które opowiadają, że tam konstytucja, że przepisy prawne i tak dalej, to jest po prostu zwykłe granie na czasie. Pieniądz, a inflacja jest duża, więc pieniądz spada coraz mniej, bardziej. W efekcie, jak nam dadzą za 2 czy 3 lata, to już nie dadzą tego, co mieli dać, tylko na przykład 1/3 czy 1/4 tego, co mieliśmy dostać. Chyba proste. Dobra, następny. Może pan kliknąć 2 razy na środek?
tam, o to, to. Tam. No co, tam 10 idzie. Dobrze, ja to jutro puszę oddzielnie. Chodzi mi o to, że chcę Państwu pokazać ad oculam, tak na własne oczy, żebyście Państwo widzieli, co to znaczy pojęcie aborcja. Teraz słyszymy cały czas dzikie okrzykiwania, jakieś tam marsze, macic i tak dalej, ale nikt nie mówi, co to jest aborcja. A ja pokażę malutki film. Państwo widzieliście, jak się rozczłonkowuje, rozkawałkowuje człowieka. Bez znieczulenia na żywca. Myślę, że to dobrze Wam zrobię, jak będziecie słuchali telewizji i ktoś tam będzie się wypowiadał, mój brzuch to moja sprawa. Wcale nie. Nie mój brzuch, bo muszę mieć tego chłopa, czyli już dwie osoby w tym biorą udział, a jak chcę mieć swój brzuch, to wystarczy kupić jakiś gadżet w sklepie seksualnym za 200-300 zł, no i sobie tam używać się seksem, to nie będę miała potomka, nie będę musiała zabijać. Więc proszę to zapamiętać sobie, co to znaczy aborcja. Następny, proszę. No i to, że w prasie możemy się wszystkiego dowiedzieć. To jest stary slajd. W tej chwili już są tylko dwie grupy wydawnicze, a praktycznie jedna. Także nic, co nie zostanie zatwierdzone tam na szczeblu, to do Was nie trafi. Czyli innymi słowy, czy oglądacie TVN, czy oglądacie TVP, czy jakąś inną, to główne tematy są te same. I ten sam sposób Was oszukują. Podam prosty przykład. Tam mówią o jakichś walkach na Ukrainie. A gdzie są ranni? Normalnie jest tak, że jak jest 10 zabitych, to w cywilach jest 30 co najmniej więcej rannych. Czyli co najmniej setka rannych albo 200. Jeżeli oni podają, że tam zostało zabitych, powiedzmy 100 osób w jakimś bombardowaniu, to powinno być 2-3 tysiące rannych. A gdzie są ci ranni? Ani jednego pociągu z rannymi do Polski nie przywieziono. Ani jednego przez te 5 miesięcy filmu z rannymi nie pokazali. No to gdzie są ranni? Nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, w 2011 roku było coś takiego, co się nazywało Fukushima. To też była to ustawka i nie odpowiadało temu, co mówili. Mogę to o tym opowiedzieć kiedyś, ale generalnie ukazało się w ciągu niecałego miesiąca ponad 1000 filmików rozmaitych prywatnych ludzi, którzy nakręcili tą falę tsunami, która zalewała Sendai. Były też różne ujęcia. Każdy w tej chwili ma komórkę czy jakiś tam inny aparat i tych filmików powinno być setki. Nie ma ani jednego z Ukrainy. Gdzie te walki trwają? Jak pokazuje się taki dziennikarz, niby polski, który tam bierze udział, to ubiera hełm i tą całą kamzelkę tak nowiutką, że nawet pyłku nie ma na tym. Prosto ze sklepu wziął, jeszcze wyciągnął z pokrowca chyba, żeby nie było brudno. Nic nie widać. A do nas przyjeżdżają głównie kobiety starsze, bo tam emerytury są wypłacane o 5 lat wcześniej niż u nas. I w tym rejonie tutaj lwowskim wprowadzono wszystkich emerytów, bo mają ponad 8 milionów emerytów i rencistów, a już w 2015 roku ten kraj zbankrutował. Nie ma na wypłaty. No i jak Państwo wiecie, od razu każdy, kto przyjdzie do urzędu, to dostaje PESEL i dowód, czyli obywatelstwo. No i od razu podlega pod wszystkim tym, czyli dostaje pieniądze, dostaje na utrzymanie. Powiedzieli to, 40 zł na dzień wypłacają czy coś takiego. A pytanie, a skąd? Proszę sobie zajrzeć do dziennika ustaw ubiegłego roku i tam nie ma śladu o tym, że jakaś pomoc ma być wypłacana dla kogoś. Jeżeli 5 milionów przyszło, a 40 zł to jest 200 milionów dziennie. A skąd? Najpierw trzeba komuś skraść. Nie da się pieniędzy przenieść jak nie. Pan Glapiński co prawda mówił, że drukuje miesięcznie o 10 miliardów złotych, no to razy 12 miesięcy to jest 120 miliardów, a budżet ma około 400 miliardów, to znaczy, że inflacja sięga 30%, a nie żadne 5, 8 czy 10. 30%, czyli nie macie w tej chwili kieszeni 100 złotych,
tylko macie 70, a może nawet 60 parę. I to jest logiczne, oficjalne z tego, co mówią koła rządowe. Nie da się tego inaczej zrobić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że puszczono od 5 milionów ludzi bez szczepień, bez kwarantanny, bez żadnych tam testów. Żadnego wzrostu zachorowań nie mamy. Bez masek. No to jak tu można mówić o jakiejś epidemii? Proszę pamiętać, to co zrobili z tym stupid 19, nigdzie na świecie żadne laboratorium nie potwierdziło, że wyizolowało jakiegoś nowego wirusa. Nigdzie na świecie. Żadne laboratorium nie chce się przyznać do tego, że wyizolowało wirusa, z wyjątkiem znachorów w Polsce. On Niedzielski, czy tam jakiś Prycz, czy ktoś inny, cały czas twierdzą o nowych wirusach. Ale nigdzie tego nie opisali, nigdzie tego nie podano. To gdzie oni mają tego nowego wirusa? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę popatrzeć na zawód tych panów. To są ekonomiści. Rolą ekonomisty jest zwiększyć dochód. No i trzeba przyznać, że genialni są w swoich działaniach. Jeden test kosztuje centa, czyli 4 grosze. Na dole w telewizji widzieliście, że 100 tysięcy testów dziennie, albo nawet więcej. 100 tysięcy testów razy 4 grosze to jest 4 miliony. A test sprzedawano po 400, 500, nawet na początku po 600 zł. 100 tysięcy razy chociażby tylko te 500 zł to jest 500 milionów. No to ja, jak zarobię 500 milionów dziennie, to ja mogę wydać wam nawet 10 milionów. I tak jestem do przodu. To samo dotyczy szczepionek. Trzeba przyznać, że Polacy są wyjątkowymi durniami. Bo dali się zaszczepić czymś, czego składu nie znają. Bo nawet na stronie rządowej nie ma podanego składu, co się znajduje w tej ampułce. I teraz tak. My kupiliśmy rzekomo od Unii, razem z Unią. Unia podaje, że oficjalnie jedna ampułka kosztowała 10 dolarów, a u nas 19,50. Kupiliśmy 100 milionów, razy te 9,50, to jest miliard dolarów poszło na bok. Miliard dolarów to jest 4-5 milionów złotych. Gdzie i na co? No cicho nie ma, nikt nie mówi. Doskonały interes, jeszcze raz powtarzam. Maseczki. 100 milionów maseczek, oficjalne dane, 100 milionów maseczek miesięcznie. Maseczka kosztuje w Chinach 1 grosz w przeliczeniu, a u nas się sprzedaje po 5-6 zł. Przynajmniej na początku tak było. 100 milionów razy 5 zł to jest 500 milionów. A 1 grosz za maseczkę to był milion. No nie jest to doskonały interes? Nobla trzeba wystąpić dla tych ludzi. Ukradli te 30 milionów biednych ludzi w majestacie prawa. Mimo, że państwo pamiętacie, że na początku tej całej hecy to chcieli przeforsować prawo, że każdy urzędnik, który robi coś w ramach tej epidemii, to jest zwolniony i ma immunitet. No to nie przeszło, ale sama próba wskazuje o tym, o co chodziło. No to jak ktoś może okraść na 100 milionów czy 200 milionów dziennie, to jest doskonały ekonomista. Każdy mi takiego, który taki zysk zapewnia bez żadnego problemu. I o tym musicie pamiętać. Można? Następny. Na dole zdanie to powiedziała nie kto inny, jak cesarzowa Katarzyna II. Czyli księżniczka świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. To jest kolejna głupota, którą nam się wciska, że rozbiorów dokonało 3 państwa. Ewidentna bzdura. Pierwsza zrobiła to Austria, czyli cesarz świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, Habsburgowie. Prusy były tylko i wyłącznie dzielnicą tego cesarstwa i podlegały pod święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. A na tronie moskiewskim siedziała Niemka. No to gdzie tu jest? Trzy kraje. Jest jedna rodzina. Musicie to pamiętać. A teraz, że miała rację, akurat ja podpisuję się pod tym oboma rękoma. To jest prawda. Proszę zobaczyć.
Na każdym miasteczku, małym mieście jest co najmniej ulica Piłsudskiego. A w większości jeszcze pomnikiem postawili. A Piłsudski to jest Selman Ginet. Piłsudy to oni dostali po powstaniu styczniowym, jak wymordowano tą rodzinę Piłsudskich, a oni ją przyjęli. Przecież ten człowiek robił wszystko, co mógł, żeby na przykład wojnę w 20 roku przegrać. Mieliśmy dostać brygady kawalerii od Węgrów. To musicie Państwo wziąć pod uwagę, że dzikie pola tak zwane, czyli Podole, tam nie było dróg kolejowych, nie było samochodów. Głównym środkiem transportu były konie. Czyli ta brygada miała istotne znaczenie. Odmówił, bo nie chciał od Węgrów. Rumunia chciała dać nam dywizję piechoty. Odmówił, bo nie chciał brać od Rumunów. A co się stało? No musieliśmy dzieciaki 17, 18, 19-letnie bez przeszkolenia poszywać na front. Przyszła armia generała Hellera, doskonale wyposażona i wyćwiczona. W styczniu 20 roku. Co zrobił? Prawie połowę puścił do cywila, bo niepotrzebna nam jest armia. To zrobił właśnie ten pan, którego dzisiaj usiłuje się czcić jako bohatera narodowego. Mówię to dlatego, że kilka dni temu był ten film Bitwa Warszawska. No i takiego zakłamania to naprawdę trudno sobie wyobrazić. Ale większość ludzi uwierzy w to, bo film ma donośną rolę przekazu. I o tym musicie pamiętać. Piłsudski zrobił tak zwany przewrót majowy. A jak? Dlaczego on to zrobił? Czy ktoś z Państwa wie? Bo przewrót się robi zawsze w jakiejś powodów, coś chodzi. A on zrobił ten przewrót tylko i wyłącznie po to, żeby odbite przez powstańców kopalnie i huty Górnego Śląska, które zostały przyłączone do Polski, z powrotem sprywatyzować i oddać ich właścicielom. Teraz w 27 roku te wszystkie huty i kopalnie wróciły do poprzednich właścicielów. Proszę pamiętać, że następny. Proszę zobaczyć. Z wschodu szła tak zwana Armia Czerwona. Od mojej strony. Ale Armia Czerwona to było mięso armatnie. Dowódcami byli Niemcy. Pierwszy dekret Lenina, agenta zresztą cesarstwa pruskiego, mówił wyraźnie, że każdy Niemiec, który został po pokoju brzeskim na tym terenie, a przejdzie do Armii Czerwonej, dostaje awans o stopień wyżej i dożywotnie wynagrodzenie. Kijowa przed Armią Polską bronił nie kto inny jak generał Keller, nastrojaszy Niemiec. W tym samym czasie Niemcy sprowokowali wybuch drugiego powstania śląskiego, mordując po kolei Polaków, jakiegoś lekarza, księdza i tak dalej, to wywołało wybuch. To był lipiec 20 rok. Proszę taką ordynację zobaczyć. Tu w lipcu idzie do nas sowiecka armia, a tutaj z tyłu powodują wybuchy. No i oczywiście w tym samym czasie Beresz, ówczesny szef Czechosłowacji, a jednocześnie agent Kominternu, zajął nam Zaolzie. O tym się nie mówi. Ale koordynacja trzech armii w tym samym czasie w jedno miejsce nie jest możliwa z przypadku. To musi być plan i to dobrze opracowany, no bo trzeba dowieźć tych żołnierzy, dowieźć te kule, dowieźć żywność i tak dalej. I proszę zauważyć, jakie są skutki. Dzięki działalności obronie Ślązaków udało się ten cały Górny Śląsk przyłączyć do Polski. Po to, żeby właściciele tych kopalń zrobili zrzutkę, dali Piłsudskiemu 800 tysięcy funtów i po 5 latach dostali z powrotem swoje ziemie. To nie jest nic nowego. Kopalnie tu Konin została sprzedana tam panu na S. Roczny dochód wynosił 800 milionów, a sprzedano podobno za 50 milionów. Dokładnie to samo. Dlatego, że mamy 50 lat, 80 lat później.
armia sowiecka, która szła na Polskę, to się nam mówi, że to jakiś Tuchaczewski. Tuchaczewski był kapitanem armii. Nie miał w ogóle przeszkolenia dotyczącego logistyki i tak dalej. Nie mógł tego zrobić. Mówienie, że Piłsudski opracował plan, może tylko tak zwany użyteczny idiota. Piłsudski matury miał, nie miał praktycznie. To proszę mi powiedzieć o tutaj po kolei, jaki jest zasięg artylerii, ile kul artyleria może wystrzelić, jaki trzeba transport zapewnić. Kto z Państwa wie? No nie, bo tego się nie uczymy. Tego się nie uczymy. A najlepszy dowód, że głupoty opowiadają nawet dzisiaj, to proszę sobie te trepów wojskowych, którzy występują w telewizji i mówią, plan Putina się załamał. A co, on siedział z nimi i opracowywał? A skąd on wie, jaki plan Putina był? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pamiętacie Państwo, jak mówili, że kolumna tam 20 km czołgu przychodzi do Kijowa i staje przed Kijowem, bo zabrakło jej benzyny. To przecież takie bzdury, bo naprawdę powinna być degradacja od razu do stopnia szeregowca i wyrzucenie z wojska. Dlaczego? Bak czołgu starcza na mniej więcej 600-800 km. To jest raz. Czyli wątpię, żeby jakikolwiek czołg z pustym bakiem wyjechał. Ale jest ważniejsza sprawa. Jeżeli stoi ta kolumna czołgów na tej autostradzie, to co stało na przeszkodzie, żeby sławna armia ukraińska po prostu strzelała do nich jak do tarczy? Przecież to nieruchomy cel. To można było wystrzelać w ciągu, nie wiem, tam 2 godzin, 3 godzin. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta batalion Azow. To po pierwsze nie żaden batalion, bo batalion to jest 500 osób, a Azow to jest 30 tysięcy, to są 3 dywizje. To są wszystko najemnicy, którzy dostają po mniej więcej 3,5 tysiąca za miesiąc. Oni się schowali tam w tym Mariupolu, w tych zakładach metalurgicznych. No, przeszedłem tylko przeszkolenie studenckie. W wojsku nie byłem. Ale dla mnie wystarczyłyby 24 godziny, żeby oni wszyscy byli przegrani. Obok, tam 50 metrów było nawet mniej, do morza. Wystarczyło włożyć kilka węży strażackich, motopomp i zalać to wszystko. Nic nie trzeba było robić. Ani jednego strzału. Nie mieli żadnych szans, żeby stamtąd wyjść. No, a tego nie zrobiono. Czyli innymi słowy, wcale nie chodzi o niszczenie. Celem jest przesiedlenie co najmniej 5-8 milionów Ukraińców z terenów głównie Odesy i tam południa, bo już w 2009 roku, 10, przepraszam, na stronie Izraela rządowej można było przeczytać, że brakuje wody słodkiej. Oni przez 20 lat próbowali się bronić, odsalając wodę, ale okazało się, że te miasteczka, które dostają odsaloną wodę, mają gwałtowny wzrost zawałów serca u ludzi. No nie udało się tej wody tak uzupełnić, i to by było drogie. W związku z tym łatwiej przesiedlić ich. I to już robią od miesiąca. Proszę Państwa, proszę sobie przeczytać książkę Karola Burkharda. Kto z Państwa zna to nazwisko? Oj, Matko Boska, jak to upada wszystko. Burkhard to był najlepszy marynista. Przed wojną pracował jako trzeci oficer na polskim pasażerskim statku Polonia i przewoził pazarów z Warny do Hajfy. Pociągiem do Warny, z Warny do Hajfy i po następny transport, tak dwa transporty w ciągu miesiąca. Czyli przed wojną wywieziono z Polski parę milionów pazarów. Proszę pamiętać, że Sady Grójeckie, czy powiedzmy Szkoła Morska w Gdyni właśnie powstały w tym celu, żeby nauczyć tych ludzi podstaw rolnictwa i rybołówstwa. Nie było dla jakichś innych powodów. Oni tutaj w Polsce mieli zupełnie inne zawody, praktycznie bez zawodów, no to tam musieli te sady uprawiać. No i dlatego ich uczono tutaj. I tylko taki był powód. Także to jest wszystko zawsze planowane na kilka lat do przodu. I Piłsudski bardzo wspierał ten cały ruch przesiedleńczy. A teraz jest odwrotny, bo tam jest wody tylko na około 4,5 miliona ludzi. No to skąd wziąć dla reszty? No to można by zrobić tak, jak Kaddafi zrobił, przeprowadzić rurociąg przez Saharę.
To państwo wiecie, jak to się skończyło. Gaddafiego wyrżnięto, Libijczyków wyrżnięto, no i mają z powrotem teraz bałagan taki, jak poprzednio był. Czyli łatwiej przesiedlić ich do Odessy, czy Odessa jeszcze w 1913 roku miała prawie 75% ludności mówiącej po polsku. To było polskie miasto po powstaniu. Kończąc tą sprawę, może następny? To są detale, to państwo możecie znaleźć w każdej książce, jak oddziały szły. Problem polega na tym, że plan, który opracował Rozwadowski, był bardzo prostym planem od bardzo dawna znanym wojsku. Tutaj z przodu przed Warszawą przetrzymano i miano uderzyć z drugiej strony, żeby ich odciąć i zamknąć kocioł. No, tak samo miała być sprawa Kurska w 43 i tak dalej. No, dlaczego się plan nie udał? No bo Piłsudski, czyli Sinep, Ginet, Selman, uciekł z artylerią pod Kraków do swojej kochanki i spóźnił się w sumie o 2-3 dni. A jeszcze możecie to państwo przeczytać w jego pamiętnikach, tych książkach, które są rzekomo jego pamiętnikami, że zatrzymał się tu na jakimś tak ścinach u kogoś, tam jeszcze coś robił i tak dalej. To pozwoliło Tuchaczewskiemu wycofać się z powrotem i to nas kosztowało bitwą nad Niemnem, gdzie jeszcze 20 tysięcy ludzi straciliśmy. To jest prosta matematyka. Mieli być zamknięci w kotle i zmuszeni do poddania, a dzięki temu, że on nie zamknął kotła, to mogli się ewakuować wszyscy. Poza tym Prusy cały czas pomagały Sowietom i zarówno transport żywności, jak i amunicji, to wszystko szło do wojska sowieckiego, ten korpus Gajhana i tak dalej. To nie jest nic nowego, proszę państwa. W czasie powstania listopadowego w 1931 roku było dokładnie to samo. Całe zaopatrzenie armii Moskwicina było przez Prusy. Możecie to znaleźć nawet w pamiętnikach Niemcowicza. Proszę następnie. Niestety, może pan kliknąć tutaj, o tam gdzie jestem? Troszeczkę niżej. Nie. Chciałem państwu puścić starą piosenkę Żurawiejki. Nie wiem, czy państwo znacie, ale kończy się tak. Szable, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. 16 zwrotek czy 18 jest o poszczególnych pułkach kawalerii. Najlepiej rolę kawalerii oddaje pułkownik Szeczunowski, który był dowódcą jednego z pułków właśnie działających na czasie wojny. Na czym polega problem? Jak już powiedziałem, tam nie ma żadnych dróg bitych, nie ma żadnej kolei. Czyli jedynym źródłem transportu był konie. I różnica była taka, że ta cała armia Budionnego, to wystarczył jeden na szwadron, a ich pułk uciekał. To samo było z piechotą. To była zbieranina. Proszę przeczytać sobie książkę Babla, to jest taki pisarz tej konnej armii i opisuje, jak ta chłota kradła, rabowała i tak dalej, jak tam ktoś strzelił, nie w tym momencie, co trzeba, to wszyscy uciekali od razu. Otóż Piłsudski robił co mógł, żeby ta banda siała spustoszenie na Podolu. Co 3-5 miesięcy zmieniał dowódcę frontu. Nawet do tego stopnia, że admirała mianował dowódcą frontu na lądzie. No oczywiście, że facet nie mógł nic zrobić, bo nie miał pojęcia, ile koń może dziennie przebiec musem, ile galopem, do jakiej akcji można go zrobić. I to była główna przyczyna, że ta walka się ciągnęła tak długo. Dopiero jak generał Rozwadowski wydał w maju 20 roku rozkaz, ze wszystkich Żydków, nawet Pisarczyków, należy zamknąć w obozie pod Jabłonną i odciął automatycznie jakiekolwiek możliwości przekazu informacji, to można było przygotować uderzenie z nadkryj, wieprzy. No i to najważniejsze dla państwa, że od 1944 roku mamy jeden i ten sam rząd. Każdy z państwa wie, kto miał do czynienia z jakimkolwiek interesem, że trzeba zrobić bilans, tak zwany otwarcia. Co miesiąc musicie zrobić podsumowanie i bilans otwarcia. Każda kasjerka w sklepie wielkoopierzchniowym o tym wie. A my od 1944 roku żaden z tych tak zwanych rządów nigdy nie zrobił bilansu otwarcia. My nie wiemy, jaki jest stan kasy,
bo nigdy takiej białej księgi nie opublikował żaden rząd od 1944 roku. Nam się mówi, że jakieś pożyczki rząd wziął. A na jakiej podstawie? Przecież u nas jest przyjęte tak, że to Sejm uchwala budżet, a rząd go tylko wykonuje. To jak mu zapowiedzieć, że rząd wziął pożyczkę, ale Sejm nawet o tym nie wie, nie zatwierdził takiej pożyczki nigdy. Inaczej. Musicie, bo państwo jesteście dziwnym narodem, czy powiedzmy grupami ludzi. W jedne rzeczy wierzycie, w inne rzeczy nie wierzycie. To tak pouważanie. Przecież to nie kto inny, tylko pan Morawiecki powiedział, że właścicielem Polski jest kto inny. No to przeszło tak, że nikt to nie uwierzył. Ale jak pan Morawiecki powiedział, że jest epidemia, to wszyscy uwierzyliście. Na jakiej podstawie? O co mi chodzi? Jeżeli my nie znamy budżetu, nie wiemy, na co wydane są nasze pieniądze, to każdy może robić na skonia. Bo my nie wiemy, ile z tych podatków i na co idzie. Nam się mówi, że ZUS pochłania dużo, trzeba go dofinansować. No ale jak to jest możliwe? Proszę sobie to przeliczyć. Średnia pensja wynosi w tej chwili 5700, ZUS to prawie połowa, czyli tam około 2700. Mamy 17 milionów pracujących, razy te prawie 3000, no to już jest prawie 50 kilka miliardów, razy 12 miesięcy, to jest ponad 400 miliardów. Natomiast rencistów i emerytów mamy około 6-7 milionów, średnia emerytura jest około 2000, tutaj jest 3 pracujących na jednego emeryta. 3 pracujących po 3000 to jest prawie 10 tysięcy, a emeryt dostaje 2. Na co idzie reszta pieniędzy? To prosty rachunek ze czasu szkoły podstawowej. Tego nie wiadomo, kto bierze, ale ja nie wypowiadam się na ten temat. Ja tylko pokazuję, że jest istotna różnica w budżecie. I o tym się u nas nie mówi. I w rezultacie mamy coś takiego. No to dopiero niedawno odkryłem, jak się dowiedziałem, że na NATO musimy płacić 15 miliardów euro. No zaraz. Jeszcze 30 lat temu na służbę zdrowia wydawano 10,5% PKB. Potem jak przyszedł Balcerowicz, to wydatki na służbę zdrowia zmniejszono do 4%. No i oczywiście zaczęły się kolejki, zaczęły się umierania. 10,5% i 4%. 4% to jest powiedzmy około 100 miliardów teraz. To znaczy, że 10% to byłoby ponad 200 miliardów. No to na co poszło te dodatkowe 150 miliardów? No i mamy odpowiedź. Prawie 80 miliardów musimy płacić jako procenty od pożyczek, których nigdy żaden sąd nie zatwierdzał. I nigdy co roku udziela się absolutorium rządowi. W żaden sposób, z prawa czy z lewa, nie wstał, nie spytał. Panie premier, a na co pan wydał tą pożyczkę, którą pan wziął, od jakiego banku i na jaki procent? Wszyscy, ręka w górę, tak jak z Breźniewem kiedyś było. Ktoś tam mu podnosił cały czas tą rękę i kiwał. Na czym polega problem? Ano na tym, że jeżeli nie zatwierdzono i nie było, to skąd wiadomo, że te pieniądze w ogóle do Polski przyszły? Nie ma nikogo, kto by poświadczył, że dostaliśmy jakąś pożyczkę. Ale 80 miliardów spłaty wciąż jest w budżecie. W dzienniku ustaw możecie to znaleźć. No to 80, no to jest to drugie 4% i te 3% nadwyżki to jest te 15 miliardów, które dajemy na NATO. A co z tego mamy? No obietnica, że nas kiedyś będą bronili, ale dzięki temu, że dajemy im i niszczymy cały nasz przemysł wojskowy, to praktycznie już nie mamy własnych fabryk wojskowych. Najlepsza sprawa z tym korabem, który był niby dobry, ale musimy kupować z Korei. Proszę się zastanowić, jaki idiota zakupuje 3 różne samochody, a kto będzie części zamienne dostarczał? Bo mamy tak, stare niemieckie Leopardy z lat 50-60, jak pan Klich, pracownik rządu niemieckiego, był ministrem obrony narodowej. Potem mamy jakieś Abramsy dostać, to są amerykańskie, znowu 10 tysięcy kilometrów dalej. I teraz koreańskie, a jeszcze mamy polskie. Przecież proszę sobie przeczytać gazety z lat 90.
jaki to wspaniały produkt był ten polski twardy. Czyli mamy cztery rodzaje urządzeń technicznych i nikt nie wie, kiedy jakieś dostaniemy części, jakie się będą psuły i które będzie trzeba używać. Proszę to brać pod uwagę. To jest pierwsza rzecz. A teraz nie jestem czołgistą i nie jeździłem czołgiem, ale wydaje mi się na podstawie tego, co pokazują, że trochę inne co ma bramsy, trochę inne leopardy, trochę inne twardy. Tak przynajmniej podają. To czy kierowca z twardego będzie umiał bez przeszkolenia jeździć abramsem? A szkolenie czołgisty to jest rok. Nie da się tego w ciągu jednego dnia załatwić. No to kto ich będzie szkolił i gdzie? A kto będzie tamtych szkolił? I to są problemy, których się w ogóle nie patrzy na nie, a jednocześnie się wydaje masę naszych pieniędzy. Macie Państwo dowód, dlaczego musi być inflacja. Jak kupowaliśmy F-16, wtedy kiedy Izrael kupował F-35, a Egipt F-32, a nam sprzedawali stare F-16. To i tak cena za F-16 nasza była dwukrotnie większa niż to, co zapłacił Izrael za to samo. To podawała prasa amerykańska. No to znaczy, że to wcale nie chodzi o zakup, tylko o wyprowadzenie pieniędzy z kasy jednej i przekazanie jej do drugiej. To samo było, przecież żadna z afer wojskowych nie została wyjaśniona. Zaczynając od słynnych bozów Patria, a kończąc na tych rakietach Ziemia-Ziemia, które rzekomo jakaś spółka Izraela miała opracować, a które okazały się, że w ogóle do niczego nie trafiają. Proszę następny. No to tylko Państwo możecie sobie zobaczyć, co to był Piłsudski i co on zrobił i jak szef wywiadu austriackiego nazwał tego megalomana, który właściwie do niczego się nie nadawał i nic nie miał do zrobienia. Ale najciekawsze jest to, że obecnie Ministerstwo Obrony preferuje właśnie strzelca reaktywację, czyli organu, czyli powiedzmy organizacji założonej przez wywiad pruski. A polskie drużyny strzeleckie założone przez generała wcześniej kapitana Hallera absolutnie nie są brane pod uwagę. Macie Państwo odpowiedź, co się za tym kryje i kto jest preferowany. Proszę następnie. No to już wiadomo było, że zarówno Lenina, jak i Piłsudskiego tej zamkniętej salonce przywiózł ten sam niemiecki kapitan. Proszę następne. O co mówiłem? Piłsudski zabronił dostarczania broni powstańcom, udzielania pomocy, granice uszczelnił, że nikt nie mógł się przedrzeć i odmówił przyjęcia zarówno broni od Węgier, jak i od Rumunów. Mało tego. Skoda to jest austriacki koncert. Po 18 roku chciała przyjść do Polski i w ciągu pół roku uzbroić polską armię. Nie, nie wolno. Nie będziemy osłabiać sojusznika. No i Czesi nam się odpłacili, biorąc tam za Oleziu. 80% ludności było polskiej. A Skoda dzisiaj jest fabryką czeską. No właśnie tak, została przyjęta całkowicie, ale na początku też już była więcej Niemców niż Czechów. Następnie. To co mówiłem o tych funtach i do dzisiaj, a mija już 100 lat prawie od tego czasu, nazwiska generałów, z którymi Piłsudski się podzielił tymi 30 czy tam 20 milionami złotych, są nieznane. Wojskowy Instytut Historii, założony przez Piłsudskiego w 1927 roku, miał za zadanie, to mówi kapelan Belwederu, fałszować historię i pisać pod aktualnego premiera, prezydenta i tak dalej. I mija 100 lat tych dowódców czy dyrektorów tego instytutu, co najmniej kilkunastu się zmieniło, ale nadal nie wolno ludności znać zdrajców, którzy brali udział w tym puczu, ile pieniędzy dostali i mało tego. Proszę pamiętać, że w 1939 roku 6 generałów zostawiło swoje oddziały od razu w pierwszym, drugim dniu wojny i uciekło za granicę.
Krosnowski, dowódca Armii Pomorza, już 2 września zostawił swoje dywizje, uciekł do majątku pod Toruniem i dopiero 7 września znalazła go tam żandarmeria. Dowódca Armii Prus 2 razy w przebraniu chłopskim uciekał z oddziału. Dowódca Armii Karpaty już 2 dnia z żoną i wszystkim uciekł na Węgry. Dowódca Armii Łódź, Rommel, tak uciekł 1 września, że goniec, który miał mu donieść listy, po 4 dniach popełnił samobójstwo, bo szukając go nie mógł go nigdzie znaleźć. I tenże dowódca dostał potem obronę dowództwo obrony Warszawy. Facet, który kulę powinien dostać za ucieczkę z pola bitwy. Gdyby nie generał Tome, który zebrał oddziały i pod Mokrą przez cały dzień bronił przed nacierającymi Niemcami, to armia by została rozbita od razu. Generał armii Poznań. Wszyscy dostali w 1939 rozkaz. Bronić się na miejscu jak można, a jeżeli się da, iść do przodu. Armia Poznań weszła w pierwszym dniu wojny na 10-15 km głąb Niemiec. I się wycofała i potem przez tydzień facet zygzakiem pochodził po Wielkopolsce, nie tocząc żadnej wojny, żadnej bitwy. Dlaczego? Najlepsza armia, najbardziej wyszkolona. A dlatego, że przy tej armii, przy ich sztabie był pułkownik Douglas ze sztabu armii angielskiej, który manipulował tym, że nie podejmowali bitwy, a pod Bzurą przegrali. Bo się wyczerpały amunicja, a zamiast iść uzupełnić nową, to nie było komu, bo pan generał nie pomyślał. To samo było z obroną Helu. Helm się bronił do 5 października. A proszę mi pokazać, kto go atakował. Nie ma żadnych raportów niemieckich, że próbowali atakować Hel. Ale obrońca Helu, szef naszej marynarki, był kuzynem admirała niemieckiego. To samo z Lisem Pustyni. Rommel, ten, który zostawił armię Łódź i uciekł, był kuzynem kurlandzkim Lisa Pustyni, Rommla. Dziwna zbieżność i prawdopodobieństwo. Proszę następny. To możemy przeskoczyć. Następne, proszę. Nie wiem, czy Państwo byliście widzieli, ale chociażby tytuł sobie przeczytać, że cała historia jest fałszerstwem od tego 20 roku. Bo robi się defiladę, robi się tam jakieś zapszczyki, ale proszę powiedzieć, dlaczego się wciąż mówi o tak zwanym powstaniu warszawskim? Nigdy nie było żadnego powstania warszawskiego. Jeszcze wszystkie materiały wydawane do lat 50. mówiły o boju o Warszawę, o boju o Lwów, o boju o Wilno. Bo to były polskie miasta i mieszkańcy tych miast walczyli o swoje. Nawet Rosjanie robią filmy takie z tego okresu, gdzie w czasie rozmowy jeden tam oficer do drugiego mówi, że no ale Polacy tu są swoi, od 500 lat tutaj mieszkają, oni się bronią. No tak, ale międzynarodowe władze oddały to nam i teraz to jest nasze. To jest rosyjski klimat. A w Polsce nie wolno o tym mówić. Proszę następny. I to jest dla nas najważniejsze. Jeszcze 2 pokolenia i praktycznie będzie tym młodym ludziom wszystko jedno, jak się nazywają. Nie biorą pod uwagę tego, że to właśnie o to chodzi. Dlatego, że w ten czas można zrobić z nich niewolników, nawet jak oni o tym nie będą wiedzieli. Bo będą wszyscy przypisani do banków i tylko będą dostawali to, co bank będzie chciał i na to, co bank będzie chciał. Proszę następny. Te dokumenty są jeszcze w naszych bibliotekach. Można się z nimi zapoznać. Bój o Warszawę. Dlaczego w czasie powstania warszawskiego nie wspomina się, że taki sam był bój o Lwów? No dobra, a co się stało z tymi ludźmi? Lwów został wyzwolony, przez tydzień był polski. Dopiero po tygodniu generał Sierow zaczął aresztować oficerów
zaczął aresztować później pozostałych członków i 4,5 tysiąca tych żołnierzy wzięli do niewoli. Co się z nimi stało? Następny, proszę. Nikt z Państwa nie wie. A tutaj, na Rzeszowszczyźnie, w Tuszy Małej, ich wszystkich zamordowano, odcinając im gardła. Proszę następny. Następny. To tylko zestawienie danych, że to było wszystko w tym samym czasie. Lipiec, sierpień. Dlatego mówię, że sierpień powinien być miesiącem pamięci narodowej. Ta cała bajka o jakimś powstaniu w getcie, dlatego nam Kwiecień zrobiono miesiącem pamięci narodowej, to jest bajka. To, co ja znalazłem, to w czasie tej likwidacji getta zginęło dwóch żołnierzy niemieckich, a w innym zestawieniu podano 12. Z tego jeden po pijanemu gonił tam jakąś dziewczynę i pijany zwalił się na dół z drugiego piętra i skręcił karę. I to była cała obrona getta, cała walka. Oni zmienili to, bo cały czas powstanie warszawskie, które było później, i przyjęli, że to powstanie to jest to powstanie. I te straty to są te straty. A nasze zostało wycięte. Proszę pamiętać, że do powstania, znaczy AK nigdy nie była armią polską. AK bezpośrednio podlegało pod MI6. MI6 to jest wywiad wojskowy Anglii. Departament 6 dywersji i sabotażu. Państwo musicie zrozumieć, że Anglia to jest wyspa. Nikt tam nie może przyjść sobie gdzie chce. Musi przepłynąć, a brzegi były wszystkie bronione. Czyli jak taki kurier z Polski przychodził w określonym miejscu, to tam go od razu tajne służby brały na przesłuchanie. Co tam chciały, to dowiedziały się. I czasami od razu w ogóle nie puszczały go do Londynu, do kontaktu z Polakami, tylko od razu dostawał zlecenie, pieniądze i musiał wracać z powrotem. AK nie miało żadnej łączności z rządem w Londynie, z wyjątkiem radiostacji MI6. Pisze o tym Mackiewicz Józef, że w 1954 roku, że tylko i wyłącznie przez MI6 mogli się kontaktować, a MI6 czasami po pół roku dawała depesze do rządu londyńskiego. Więc działali tylko i wyłącznie na polecenie 6 Departamentu Wywiadu i Sabotażu, a nie żadnej polskiej tam racji stanu. Stąd wybuchło powstanie warszawskie, czyli bój o Warszawę. Bo taką zrobili sobie ideę fix, że jak Rusy przyjdą, to my wyzwolimy te miasta i będziemy panami przywitani. To było z góry bzdurą. W boju o Warszawę w tym czasie mieli około 2600 sztuk broni palnej, z tego większość krótkiej. I w tym czasie, kiedy wybuchła ta walka, to dywizja pancerna przechodziła przez Warszawę. Stąd piosenka. Pałacyk Miszla, żytne wola, choć nad Tygrysy mają wisy. Tak wykończono 15 tysięcy najbardziej patriotycznej młodzieży. Proszę zobaczyć, jaki to był idiotyzm. Wojna, znaczy bitwy, walki zaczęły się 1 sierpnia, ale nikt nie przygotował, czy nie kazał przygotować tym ludziom zaopatrzenia w żywność co najmniej na 2-3 tygodnie. Nawet jak buty pokazują w kronikach, to nawet obuwia nie mieli odpowiedniego. A kto w laczkach chodziłby po gruzach, po szkle? Zresztą to można było spokojnie przygotować wcześniej. Łączność. Dlaczego nie było żadnej łączności radiowej pomiędzy poszczególnymi dzielnicami? Przecież to już było znane wszystko. To samo dotyczyło na przykład strzelców wyborowych. Nie było ani jednego oddziału strzelców wyborowych. Nie mówiąc, że zamachy robiono z pistoletu zamiast tłumnika czy strzału dalekiego, chociaż to było wszystko znane. A to powodowało właśnie duże straty wśród tej ludności, tych żołnierzy. To byli młodzi smarkacze, bo 17, 18, 20 kilka lat. Żadnej wyobraźni operacyjnej. I tych niszczono właśnie. Moje prywatne zdanie jest takie, że chodziło o zniszczenie, bo to miało być oddane Sowietom, żeby Sowietom oczyścić przedpole. To samo zrobili Amerykanie w 1979
1970 roku w czasie tak zwanej ofensywy TET w Wietnamie. Już Amerykanie wszystko opanowali, już wszystko było gotowe i nagle wybuchło powstanie tych Wietnamczyków na Amerykanów. Amerykanie oczywiście to zdusili wszystko, ale zaraz potem oddali cały teren północy. Wymordowano ponad 50 tysięcy tych patriotów z południa, żeby północ miała czyste przedpole. Dokładnie to samo, tylko że 50 lat później. Proszę następnie. A to dla pań. Żeby panie wiedziały, co znaczy witamina D. To są nowotwory piersi u kobiet, które właśnie stosują kremy z filtrem i się nie opalają. I poziom witaminy D jest 10, 6 czy mniej nanogramów. No i potem się dziwią, że są amazonkami, że im to trzeba odcinać. Na tym polega właśnie ogłupianie, o którym mówię, które dotyczy każdej dziedziny. Przecież to nie kto inny jak ta telewizja mówiła, że się nie wolno opalać w południe. A tylko między godziną 11 a 13 kąt nachylenia promieniowania jest taki, że powoduje wytwarzanie witaminy D przez naszą skórę. Mało tego. Musicie Państwo pamiętać, że witamina D powstaje na skórze. Więc jak ktoś jest, mówiąc krótko, głupi i zaraz po opalaniu się myje, no to wszystko spłukuje siebie. U nas się mówi, że powyżej 100 nanogramów to jest toksyczna dawka. No dobra, a co powiecie Państwo o tym, że wyjeżdża taka dziewczyna ze sponsorem do Egiptu, przed wyjazdem ma tam 25 nanogramów, a wraca ma 170. Chcecie powiedzieć, że jej organizm wytworzył dwukrotnie większą toksyczną dawkę? Dobra. Słońce wytwarza właśnie tą witaminę D i do 150 to normalne tam jest. Mało tego, jak wyjeżdża na przykład pod koniec października, ma 30 w Polsce, jedzie tam, podnosi sobie do tych 150-170, to jak wraca do Polski i chce jechać w lutym czy w marcu następnego roku jeszcze raz, to jej spadło tylko do 130-140. A jak bierzecie te tabletki i przestaniecie przez tydzień brać, to już po tygodniu spada wam o 30%. Ta witamina D otrzymana od Pana Boga, czyli siarczan rozpuszczalny w wodzie, dociera do 100% komóry. Natomiast ta witamina D w tabletkach od 1906 roku, kiedy ją syntetyzowano, jest tylko rozpuszczalna w tłuszczach. Jeżeli za mało tego tłuszczu weźmiecie, to ona przeleci przez Was i efekt jest żaden. Taka minimalna dawka tłuszczu to jest kromka chleba, ale nie posmarowana masłem czy tam smalcem, tylko obłożona, tak jak plaster sera. A dopiero na to można jakieś tam rzem czy coś innego położyć. Taka ilość tłuszczu musi być, bo inaczej to nie daje efektu żadnego. I to jest problem generalnie naszej populacji, dlatego że ludziom wmawiają, że jak jedzą tłuszcz, to będą tyli. To jest bzdura absolutna. Jak ktoś je tłuszcz, wcale nie tyje, bo powiedzmy, 1 gram tłuszczu to jest 7 kilokalorii. Natomiast 1 gram węglowodanów to jest 4 kilokalorie. Tylko że te 4 kilokalorie, jak zjemy, to od razu wchodzą w nasze ciało. Aniż jest prosty. Natomiast jak bierzemy ten gram tłuszczu, to on musi zostać podzielony na małe części. Czyli tak, bierzemy 100-gramową fajne chleba, to teoretycznie tego tłuszczu tam powinno być 700 gram, ale naprawdę jak to podzielimy, to jest tego 70-80. Natomiast jak weźmiemy takie ciasto 100-gramowe, to jest 400 kalorii i to całe wchodzi w nasze ciało od razu. I 5 razy więcej, dlatego tyjemy. Tak samo dla cukrzyków. Można jeść owoce oczywiście i tak dalej, ale trzeba bardzo uważać. Dlatego, że w owocach jest fruktoza, ona tylko omija szlak wątrowy. Czyli po zjedzeniu takiej kiści, winogron, u cukrzyka
cukier może podskoczyć do 300. Widziałem takie przypadki. Dziadek bardzo lubił truskawki. Jak rodzina wychodziła do pracy, to wołał wnuka, dawał mu tam 10 zł, żeby naprzeciwko, na ulicy w Stroganie kupował te truskawki, a potem musiał je szybko zjeść, żeby rodzina nie zauważyła. No zjadł te pół kilo czy kilogram truskawy, jak rodzina przychodziła o 3, to dziadek leżał w truskawkach na podłodze, bo no, przecukrzenie, cukier skoczył do góry. Prawie śpiączkę cukrzycową. I ja nic nie jadłem, tylko zapomniał sobie wybić gębę, że tak powiem, i wszystko było w truskawkach. Więcej o tej całej sprawie roku 20 znajdziecie Państwo w tej książce, która jest dokładnie z przepisami podana. I o tuży małej, i najważniejsza rzecz. Do 90 roku, 89, mieliśmy wielkiego brata na wschodzie, tak? A po 90 mamy na zachodzie. O Katyniu już wolno mówić. Ale na Morzu Białym zatopiono w wodach prawie 8 tysięcy polskich inteligencji. To nie jest prawdą, co oni mówią, że zatopiono jakichś wojskowych policjantów. Nie. Generał Bożuchaty miał 92 lata, jak staruszka w grudniu wyciągnęli z mieszkania i w Katyniu zamordowali. Było mordowanie polskiej inteligencji. Wymordowano 75% polskich profesorów, 56% polskich naukowców, lekarzy, 26% polskich inżynierów i 27% polskich nauczycieli. To była likwidacja inteligencji. Kto z Państwa pamięta taką płytę Śpiewogry Bryla? Nie Kolenda Nocka, tylko ta druga. Tak, zapomniałem. Nie. To było, tam jest list nauczyciela z Oświęcimia. I on pisze, jutro idę do komory, jutro mnie zabiją, bo żaden okupant nie znosi inteligencji. I dlatego pierwszą rzeczą jest wymordowanie polskich nauczycieli. I to jest prawda. Dlatego po wojnie dyrektorami różnych zakładów byli ludzie po 3 klasach szkoły podstawowej. Bo przyszli ze wschodu i dostawali awans. I stąd były takie rzeźby. Tutaj jest to opisane, możecie Państwo sobie poczytać dokładnie. Proszę następny. Nam się mówi o współpracy z Niemcami. Ale proszę Państwa, to była zorganizowana akcja całej Europy, tak jak teraz Unia. Proszę zobaczyć, ile różnych osób z różnych państw służyło w SS. A teraz wszyscy służą w NATO. A przecież NATO to nie jest jakiś kraj. To jest tylko coś w rodzaju Legii Cudzoziemskiej. Mamy Legię Cudzoziemską francuskojęzyczną, tą najstarszą. Potem od I wojny światowej, właściwie wcześniej, mamy angielskojęzyczną, czyli Pentagon. I mamy od lat 90. rosyjskojęzyczną, czyli Dyżans. To trzy legie cudzoziemskie wykorzystywane w zależności od potrzeby. Proszę wziąć sobie, proszę następny. To są działania wojenne wywołane przez City w ciągu ostatnich 100 lat. Wszędzie było City i wszędzie potem Pentagon brał udział. Jest to oficjalnie podane, to nie jest tajemnica. Następny. Szosa bagdacka po bombardowaniu przez Pentagon tych uciekinierów, jak Państwo widzicie, same cywilne wozy. To jak u nas tak zwana szosa zaleszczycka w 1939 roku. Nasi uciekali, a samoloty to kosiły. Tutaj to samo Państwo widzicie. O tym u nas nie mówiono, a mówi się o jakimś tam domku na Ukrainie zestrzelonym. Gdzie Rzym, gdzie Krym. Tutaj padło 400 tysięcy ludzi. Samych dzieci ponad 200 tysięcy zginęło. Oficjalne dane UNESCO. W powstaniu Faludży użyto uranu wzbogaconego. Do dzisiaj rodzą się dzieci z wadami białaczki i tak dalej. O tym się u nas nie mówi. A teraz na Ukrainie praktycznie nic się nie dzieje, ale za to telewizja, zarówno
prawa czy z lewa, czyli właśnie ta sama pod jednym zarządem, bo dostali 2 miliardy przecież dolarów, 2 miliardy złotych na to, żeby atmosferę podgrzewać. Proszę zobaczyć, w każdej telewizji o tym samym klęcą, ten sam głupi sposób. Nawet ci sami dziennikarze w nowiuteńkich hełmach czy kamzelkach. Mówi, nawet nie zadał sobie trudu, żeby wziąć trochę piasku i rzucić, że tam rzeczywiście on tam brał udział na wojnie. Następny, proszę. Dlaczego byliśmy w Afganistanie? No bo nasi najemnicy byli w Afganistanie. Najemnicy na 100%, bo dostawali dodatkową pensję. A powyżej 1000 dolarów za miesiąc udziału. Obronili tego rurociągu Rockefellera. Przepraszam, następny to będzie. To jest wojska amerykańskie w Afryce. A po co? Nie słyszałem, żeby jakiekolwiek państwo w Afryce poprosiło Pentagon o ochronę. Mamy najlepszy dowód w Sierra Leone, na rogu. Nagle Ebola rzekomo tam powstał. No i zaraz potem Amerykanie udzielili pomocy, wysyłając brygadę Marines i pułk 101, tą słynną spadochronową dywizję. A od kiedy to z wirusami walczy się przy pomocy czołgów Abrams czy przy pomocy M-16? Jeszcze w sobotę prezydent tego kraju mówił, że Magany mają się wynosić, a w poniedziałek już go zastąpił jakiś generał i już wszystko było w porządku. I od 2009 roku powstało Afrika.com, które w 2010 roku miało tam chyba 7 czy 8 akcji, a w 2017 już było ponad 600 akcji zbrojnych. A co oni tam robią? Kogo oni bronią? Żaden z tych krajów nie poprosił o pomoc. Następny. A to jest według prasy amerykańskiej rząd Ukrainy. Wszyscy mają podwójne obywatelstwo. Następny, proszę. Jeszcze tam. O. To jest ten rurociąg, który chciałem państwu powiedzieć, przeskoczyłem. Wybudowałem sobie Rockefeller, rurociąg z Tadżykistanu do Pakistanu i przez 20 lat Pentagon i różne inne najemnicy strzegli go, żeby nie doszło do zniszczenia. To samo było w Wietnamie. Wietnam w 70 roku już był spacyfikowany, ale nie chcieli podpisać, że szef Wietnamu, który ma największe pokłady ropy, stosunkowo mało eksploatowanej, przejdzie w ręce Amerykanów. No po ofensywie ten podpisali i zaraz potem był pokój paryski i wycofali się. To, co pokazują Rambo, odbijają tych rzekomych jeńców i tak dalej. Tak, dlatego, że mieli zapłacić 5 miliardów odszkodowania, a nie zapłacili. W związku z tym zatrzymano tych jeńców. O tym nie powiedziano nam, że nie dotrzymali umowy i że mieli zapłacić te 5 miliardów dolarów ówczesnych. Prawdopodobnie około 50 miliardów dzisiejszych. A Wietnam na odbudowę potrzebował tych pieniędzy. Macie państwo od razu efekt. Dokładnie to samo. Nauka zna tak zwany współczynnik psi, czyli stosunek tak zwanych korzyści z jakiejś metody czy leku do negatywnych działań tego preparatu i to ma mniej więcej 25 lat. To dotyczy tak samo pewnych idei. Na przykład w telewizji teraz Ranikas reklamują jako najlepszy środek na wrzody żołądka na skargę. A ten lek został w latach 70. wycofany, bo tyle szkody powodował wątrobie w innych ludziach. Minęło 30 lat, ludzie zapomnieli i z powrotem go wprowadzają. I to samo dotyczy wielu innych preparatów. To jest, mówię, w nauce znany jest ten współczynnik psi. Ma 25 lat, teraz jest, może być krócej, bo mają monopol na dezinformację. W związku z tym mogą tak ogłupić ludzi, że wszyscy i tak przyjmują to, co jest na ekranie. No, takim przykładem kobiety są. Mój ulubiony temat o głupocie. Dlatego, że większość z nich używa farb do włosów. Jak państwo pójdziecie do jakiegokolwiek kiosku, to 80 albo nawet 90% gazet to z kobiecych. Takie, siakie czy owaki. W każdej tej gazecie jest reklama jakichś tam kosmetyków. Autorkami większości tych prac są kobiety. I żadna nie ostrzeże swoich koleżanek, sąsiadek,
że na przykład mycie włosów farbami powoduje raka górnych kwadrantów piersi, raka piersi górnych kwadrantów. A jeżeli używają dezodoranty, to rak piersi jest bocznego kwadrantu. Czytaliście o tym kiedykolwiek w czasopismach kobiecych, szanowne panie? A przecież wszystkie prowadzą kobiety. Żeby dostać 100 zł więcej, oszukują was jak mogą i okradają. No bo kosmetyki i leki produkują te same koncerny. Tutaj więcej zarobi, to tu jeszcze więcej dostanie. Bo czym więcej chorych, tym więcej się zgodzi. A mówię, przez ostatnie 25 lat nie widziałem ani jednej kobiety z rakiem, która miała prawidłowy poziom witaminy D, czyli w granicach 100-120. Nie więcej, nie potrzeba. Jak przychodzi z rakiem, to ma poniżej 20, a najczęściej 10, 5, a nawet nieoznaczany. To jest problem bardzo poważny. Otóż, jak Państwo wiecie, w zakonach wszystkie siostry mają te habity. No nie może się rozbierać do pasa, bo jak, gdzie. Tam duża część zakonnic ma poziom witaminy D nieoznaczalny. Jak próbowałem namówić czasopismo katolickie, żeby wydrukowało, że jednak muszą w tych zakonach ten tram pić i tak dalej, to nie, oni tego nie mogą. Bo jak to? Przecież mają monopol, dostają reklamy. Tego żyją. A że piąte przykazanie mówi nie zabijaj, ale proszę zauważyć, mówi o czynności, a nie o sposobie. Nie zabijaj, obojętnie w jaki sposób. A nie, że jak pałką balę w łeb, to zabijam, ale jak podam truciznę, to nie, to jest czysta robota. Taka jest interpretacja najprostszych rzeczy w tej chwili. Panie doktorze, ja chciałam zapytać o transpoczyn si, tych korzyści procentowych, tych korzyści do... Zawsze ten iloraz musi być powyżej jedności. Czyli korzyści muszą przeważać nad negatywnymi, czyli współczynnik musi być 1,2, 1,5 i tak dalej. Jak ja przeczytam przeciwwskazania do stosowania jakiegoś leku, to tam jest mnóstwo tych przeciwwskazań. No to, nie, to jest zupełnie co innego. Oni dlatego piszą taką ilość przeciwwskazań, żeby ich nie można było złapać na odszkodowania. Bo przecież gały wiedziały, co brały. Czytaliście, że możecie mieć białaczkę. To po co bierzeliście? Proszę Państwa, od 95 roku mniej więcej, a już na pewno jak weszliśmy do Unii, Akademię Medyczną zmieniono na Uniwersytety Medyczne. Ale to są szkoły dealerów. Jest procedura i on może podać tylko to, co w procedurze. Dokładnie tak działa dealer. Dealer dostaje jeden towar i ma go sprzedać. Proszę jakiegokolwiek lekarza, żeby zrobił na przykład proszki na przód żołądka. Czy proszki na przykład na zapalenie pokwy czy czegoś innego. Nikt już nie wie, jak używać kapsułek, jak robić proszki, jak zrobić nalewkę. Ostatni podręcznik ziołolecznictwa to jest Ostrowski, przepraszam, 96 rok, czyli ćwierć wieku temu. Bo Unia zakazała używania dziób. Na tym polega ogłupianie. Książka ma to do siebie, tak jest bardzo często używana, a źle przygotowana, to mniej więcej po ćwierć wieku, po 30 latach się rozpada. A w snowie nie ma. Na tym już w latach, w końcu lat 80. w podręczniku wyrzucono fitoterapię, w podręczniku lekarskim i te ostatnie 3 dekady się tego nie uczy. On już nie wie, co jest co. Jeżeli, proszę zobaczyć, co się stało. Ogłosili tą z grupy 19 i natychmiast przerwały się dostawy. Oni rozumowali tak. My będziemy mieli fabrykę składania części, na przykład w Stanach, a poszczególne części będą robili Chińczycy, bo to brudna robota, to po co mamy sobie brudzić? Nie, to nie tak wyglądało. Żeby jakąkolwiek produkcję dużą skalę rozpocząć, to trzeba mieć 3 rzeczy. Surowiec, ludzi i wodę. Surowiec można przenieść. Nasza huta Lenina działała przecież na surowców z Kazachstanu, skoro tam z Rosji. Ludzi można przewieźć. Najlepszy dowód budowa kolei w Ameryce, tam w Kalifornii i tak dalej.
przewieźli ileś tam tych setek tysięcy Chińczyków i budowali to. Ale wody się przewieźć nie da. Można zaobserwować dokładnie. Jak się zaczął rozwijać w drugiej połowie XIX wieku przemysł w Anglii, to tak zniszczyli wody, że w Tamizie ryby powróciły dopiero w 73 roku, 1900. Pierwsza wojna światowa i druga, przemysł został przerzucony do Stanów Zjednoczonych. Rzeki zostały tak zabrudzone, że w 68 roku musieli przerzucić wszystko do Chin, bo tam były jeszcze czyste wody. Jak Państwo obejrzycie film Planety czy Discovery, to zobaczycie, że te chińskie wody to ścieki. No bo tam nie było przepisów i można było wszystko wlewać bezpośrednio do wody i ludzie umierali na raka i nikogo to nie dziwiło. Ale w 2007 roku Amerykanie zaczęli się wycofywać z Chin. Przechodzą do Wenezueli, przechodzą do RPA, przechodzą do Patagonii. Przecież w 2012 roku wykupili 1 000 000 km² Patagonii ze względu na najczystsze wody. Woda jest źródłem. Dlaczego u nas teraz jest butelkowana i reglamentowana woda? Przecież powinna być w kranie, bo to jest dobro powszechne. Nie, musicie płacić za butelki. A chociaż wiadomo, że w tych butelkach są mikroplastyk i się trujecie. No ale to jest ten sam koncern. Będzie on potem sprzedawał leki rzekomo na leczenie. To jest czysty wy. Proszę pamiętać, że cała struktura działania kapitału polega na monopolu. Jak ja mam monopol, wszystko jedno na co, na buty, na chusteczki, to ja sobie spokojnie żyję. Dopiero jak ktoś mi zagrozi tym monopolem i na przykład ja produkuję buty za 100 zł, a ktoś mi przyjdzie zacząć produkować za 50 zł, no to mam do wyboru dwie rzeczy. Albo się z nim dogadać, albo zniszczyć go. Bo inaczej przegram. I na tym właśnie to polega. I dlatego w Polsce w 90 roku, 89, przejęto cały polski przemysł i albo go zniszczono, albo w ogóle przyjęto. Proszę zauważyć, co teraz mówią. Nie będziemy mieli energii, bo węgla nie ma. Zaraz. Kto nie będzie miał energii? Przecież cały nasz przemysł, ten bardzo energochłonny, to jest zachodni. To dlaczego my mamy budować elektrownie, żeby oni mogli śmieci zostawiać tutaj? Przecież mogą sobie tymi samymi liniami wziąć, zakupić energię w Niemczech czy coś i do tej fabryki dostarczyć ją. Dlaczego to ma być naszym kosztem? Proszę wziąć to pod uwagę. Węgiel z Rosji kosztował 352 zł za tonę. Teraz musimy brać jakiś tam nowozelandzki RPA czy kogoś innego za 2,5 tysiąca, ale po przewiezieniu to już jest 3,5 tysiąca. No to tak, przeciętne mieszkanie takie tam 70-90 metrów kwadratowych zużywało około 3 ton węgla rocznie. 3 tony razy 350 to jest 1000 zł. A teraz po 3,5 tysiąca to jest 11,5 tysiąca. A rząd mówi, że z łaską da nam 3 tysiące dopłaty. Czyli okradnie mi o 7 tysięcy. No tak, to jest prostego obliczenia. No, to jaka to jest dla mnie korzyść? Mogą spokojnie palić ten ruski węgiel, nic by się nie stało. To samo dotyczy ropy. Ropa w ciągu tego półrocza zdrożała o 100%. Jeszcze w lutym była po 4 zł sztuka, a teraz po 8. A dlaczego? Myślę, to za darmo, już kończę, możecie iść Państwo się wyspać do jutra. Chodzi o to, że zawsze trzeba monopol uzyskać. My braliśmy tani węgiel ruski, to nie mogli sprzedać nam tego drugiego amerykańskiego czy tam australijskiego. No ale jak jednym głupim posunięciem wstrzymano dostawy, to nasz rynek się ogołocił. No i teraz płacimy drogi od nich. To samo jest z ropą. Proszę Państwa, największym producentem gazu na przykład w tej chwili jest Izrael. Dlatego, że od Hajfy do Cypru są olbrzymie złoża gazu, które należą do Izraela. I od roku, co najmniej, jeżeli nie dwóch, ten gaz się wydobywa, przesyła do Egiptu, tam się skrapla i pod nazwą amerykański gaz przychodzi do polskich portów. Rynek oczyszczono z gazu ruskiego, no i mamy w tej chwili gaz.
Ktoś mówi, że 6 tam czy 8 statków wpłynie. Że cena będzie o te 7 tysięcy droższa. A kogo to obchodzi? Przecież nie oni płacą. Proszę zobaczyć, jak to było. Już w zeszłym roku dali sobie podwyżkę tam 6 czy 8 tysięcy. A emerytom o złoty 50. Teraz mówią, że dadzą emerytom dodatkowo tam jakieś 500 zł. Tak, jakieś tam 500 zł. No zaraz, ale to nie są pieniądze, to są bony towarowe. Dlaczego nie pieniądze? Bo pieniądz to jest coś, co ma wartość przez kilka pokoleń. Jak ja sobie zostawiam po 100 zł miesięcy dla wnuka, to za 20 lat on będzie mógł za te 100 zł kupić mniej więcej to samo. I ta karteczka będzie ważna. A proszę zobaczyć, co się u nas dzieje. Co 10-15 lat następuje wymiana pieniądza. Jak ja mam 100 gierkowską, to mogę dzisiaj ją sobie przykleić do sufitu. Nic za nią nie kupię. Czysta karteczka. Bo to jest bon towarowy, który ma wartość na określonym terenie przez określony czas. Nic więcej. Ktoś tam machnie ręką, te wszystkie bony towarowe idą do pieca i tak dalej. To zrobiono w Chinach w 2015 roku. Tak zwany gwarantowany dochód punktowy. Dostają po 1000 punktów. Jak przeprowadzi staruszkę przez jezdnię, to dostaje 5 punktów więcej. Jak rzuci niedopałek, dostaje 5 punktów mniej. Jak zejdzie poniżej 800 punktów, to nie może jeździć koleją, samolotem. Jak tam jeszcze niżej, to nie może wziąć żadnej pożyczki, żadnych pieniędzy i tak dalej. I w ciągu 5 lat 500 milionów Chińczyków dało się na to nabrać. A u nas już podobno od kilku miesięcy w jednym powiecie na Mazurach i w drugim Wielkopolsce wprowadzają ten gwarantowany dochód podstawowy. Czyli dostanie te 1500 czy tam 1300 zł, to mu starczy na miskę ryżu i będzie zadowolony. Nie będzie miał żadnej własności. Proszę zauważyć. 3000 zł dostaje ktoś, kto ma domek, ale w bloku nie dostanie. W bloku ceny ogrzewania też pójdą o 100% do góry. Czyli zamiast ich 400, tam 500, do tego nie płacił około 1000. No a jeżeli to już jest emeryt, który ma te 1800 renty, a za samo ogrzewanie będzie płacił już 1000, do tego dojdzie światło, woda i tak dalej, bo wszystko na silnikach elektrycznych działa, no to gaz to będzie miał 300 zł na jedzenie. Po co leki? Szybciej pójdzie i nie będziemy musieli płacić emerytury. Proste obliczenie. Proszę mi pokazać, że źle to rozumiem. No zawsze się sprowadza do monopolu na pieniądze. Wy macie płacić, a ja sobie będę wiedział, co z tym zrobić. Na tym to cała polityka polega. Te wszystkie blokowiska dostaną w kość. I potem wprowadzą podatek katastralny, który już od 12 roku jest gotowy do użycia. Na czym to polega? Że będziemy płacili od wartości naszego majątku domu, nieruchomości. I to ma być od 0,5 do 1,5% za dom czy mieszkanie, 2% chyba czy 3% za warsztat użytkowy i 5% za działkę budowlaną. Ale proszę to przełożyć z polskiego na nasze. A kto mi wyceni mój dom? Przecież cena wywoławcza jest taka, a cena sprzedaży jest taka. No to jak oni wezmą według ceny wywoławczej, na przykład to będzie 1 000 000, to 1% to będę 10 tysięcy musiał płacić. Zamiast 600 zł czy 500. A teraz mamy jakiś tam szeregowca. Jeden ma zwykłe deski, tak zrobił, jak dostał, a drugi sobie wybudował tam marmury, na przykład włoskie. To według której wyceny będzie oceniany ten szereg? Tej czy tej? Nie ma odpowiedzi. A to jest właśnie pole do nadużyć, pole do łapówkarstwa. Bo w zależności kto przyjdzie, to mi wyceni ten dom. I na tym polega okradanie ludności. Nie macie mieć nic własnego, macie mieć wszystko w leasingu. Dlaczego? No bo jak ja jako deweloper wybuduję dom i sprzedam te 100 czy tam 50 mieszkań, no to dostanę powiedzmy po 100 tysięcy za mieszkanie, to mam worek pieniędzy. Muszę go szybko przy tej inflacji zużytkować. Bo mi inaczej przejdzie do niczego. Ale jak ja nie sprzedam tego mieszkania, tylko będę wynajmował, to dzisiaj wynajmę za 1000 zł, a jak będzie jakakolwiek tam podstawa, to jutro czy za rok wynajmę to samo mieszkanie za 2000 zł.
A za następny rok wynajmę za 3000 zł. A jak nie, to wleci. To nie jest nic nowego, proszę Państwa. To wprowadził Cromwell przy tej tam swojej zawierusze i dlatego oczynszowanie było dużo gorsze niż pańszczyzna. Wam się myli pojęcie pańszczyzny. Pańszczyzna była za pierwszej Rzeczypospolitej, do rozbiorów. A wy wszyscy znacie pańszczyznę z chłopów, Rejmonta i tak dalej, czyli z zaboru ruskiego. To było zupełnie inne państwo. Nie było w Polsce. Chłop pańszczyźniany miał po pierwsze własną działkę około pół hektara, której mu nikt nie mógł zabrać. Nie mógł być wyrzucony z tej działki, chociażby leżał do góry brzuchem przez cały rok i miał tam ten jeden czy dwa dni pracy. On też robił tak, jak robił. Proszę przeczytać sobie Rodziewiczówny, jak ona opisuje te swoje tam czasy. Natomiast czynsz po żniwach, czyli gdzieś tam w październiku, musiał zapłacić taki angielski chłop. Jak nie zapłacił, to wylatywał z mieszkania z rodziną na bruk. Stąd w czasie tak zwanej zarazy ziemniaczanej 1848-52 prawie 2 miliony Irlandczyków zmarło z głodu. Bo przychodziła policja, wywalała ich na bruk, nie mieli co jeść, bo wszystko im zabrano i było po sprawie. Na tym polega różnica. Jak w Polsce Czartoryski próbował w 1812 roku wprowadzić oczynszowanie, to na 11 tysięcy dusz, które miał, tylko dwóch chłopów mu się na to zgodziło. Jak normalnie na pańszczyźnie, to miał drewno z lasu za darmo, na budowę domu, jak mu się coś stało, mógł ryby z rzeki łowić i tak dalej, wszystko za darmo. A oczynszowany nie, oczynszowany za wszystko musiał płacić. A z czego? Stąd w Galicji czy w prowincjonalnym kraju taki rozwój żydostwa jako pośredników. Bo oni mieli ruchomy majątek, czyli pieniądz, kupowali jaja tam powiedzmy czy coś innego za grosze, sprzedawali w mieście za złotówki i w ten sposób przejmowano majątki. Prosty sposób. I dzisiaj wrócili do tego samego. Będzie oczynszowanie, będziecie płacili tam po 1000 czy 1200 zł w czynszu, a jak ktoś nie zapłaci, to wlatuj na bruk. Po co wybudowano te osiedla Fama w Ameryce? No właśnie dla takich ludzi, którzy wlatują na bruk, mieszkają w przyczepach, tylko tam to jest możliwe, bo tam jest ciepło w Teksasie czy w Arizonie, mieszkają w ogrodzonym terenie i pracują w tam lokalnej fabryce. Wyjść im nie wolno, wszyscy są zamknięci. O to chodzi. Zresztą nie ma kłopotów z niewolnikami, bo wszyscy są w jednym miejscu. Państwo nie zauważyliście nawet, jak z was zrobiono niewolników. Wszyscy musicie mieć numer PESEL. Numer PESEL powstał w 1936 roku przez IBM dla obozu koncentracyjnego Dachau. Wszyscy macie numer PESEL. Bez PESELa nie możecie iść do lekarza, nie możecie iść do urzędu, ani nic. Jak ktokolwiek z wami chce rozmawiać oficjalnie, to najpierw jest numer PESEL. Po co? Dla mnie wystarczało imię, nazwisko, ewentualnie data urodzenia. Ale różne kraje mają różny system zapisywania mowy. Te krzaczki takie jakieś, te słupki i tak dalej. A komputer tego nie pochłonie. Dlatego wszyscy musieli dostać arabskie cyfry, bo na całym świecie w bankach można ten sam system prowadzić. I stąd powstał PESEL, bo system cyfrowy obróbki komputerowej na całym świecie jest taki sam. Bo jest jeden monopol bankowy. Banki City posiadają 98%, jeżeli nie więcej, całego kapitału. One decydują, jakie są stosunki jednej waluty do drugiej. Państwu się wydaje, że to jakaś gospodarka robi? Naiwność. Po II wojnie światowej finansami decyduje stan Delaware, prywatny stan markiza Delaware, 280 tysięcy ludzi, a bronią, czyli siłą zbrojną polityką, Pentagon i Washington. I to są dwa stany, które decydują wszystkim. Cała reszta się nie liczy w ogóle. I oni ustalają, że dzisiaj złotówka będzie 4 złote, 4 złotówki do dolara, a jutro będzie 4,50. Wszystko zależy, co mają kupić. Jeżeli mają wykupić bogactwa,
no to robią wysokie, nie? Żeby mieć dużo swoich. Jak już chcą, żeby ich towary kupować, to obniżają. Proste. Nie ma żadnej kombinacji jakiejś innej. To musicie Państwo wiedzieć. Już chyba koniec jest, tak? Nie ma już nic? To ślicznie, dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to a będę umiał odpowiedzieć, to postaram się odpowiedzieć. Ja mam dwa, panie doktorze. Chciałam zapytać o Serbię i Kosowę. O Serbię i Kosowę. I o Odrę obecną. Obecną. Ja nie jestem znachorem, żebym wiedział, co będzie w przyszłości. A nie było. Ja mogę analizować tylko materiały, które się ukazały. Mhm. Serbia i Kosowo to jest bardzo prosta sprawa. Tam były drugie na świecie kopalnie ołowiu i uranu. Pani Margaret Albright, ówczesny minister w rządzie amerykańskim, powiedziała, że muszą to sprywatyzować. I to powiedział, że w życiu. To jest ich i oni będą z tego mieli, że tak powiem, korzyści. I jest nagrany wywiad z ówczesnym dowódcą NATO, że mają się przygotować do zaatakowania Jugosławii. Pan generał powiedział, że na jakiej podstawie, przecież to nie wchodzi w ogóle w kodeks czy regulamin NATO. Jugosławia nikomu nie zagraża. Musiało być tam jakaś rzeź doszła. A pani Albright, to będzie 10 tysięcy zamordowanych, to w ten czas będziecie tam pokój stanowiąc. Ja muszę Państwu cofnąć się znowu, bo to znowu się tak jest. Ukraina to było, jak mówiłem, legia cudzoziemska kozacka. Lisowszczycy, taka najbardziej znana legia cudzoziemska. W roku 40, jak Niemcy weszli na Ukrainę, to zaczęli werbować armię, ponad 100 tysięcy kozaków. I z Tito to nie walczyli Niemcy, to ten korpus kozacki walczył tam. Tylko major, pułkownik, tam wyższe dowództwo to byli Niemcy. A reszta to byli kozacy, bo im powiedziano, że między Węgrami a Jugosławią jakiś tam obszar wydębią i to będzie przyszła republika kozacka. Niestety wojna tak się potoczyła, jak potoczyła i ten korpus kozacki uciekał przez Austrię tam w stronę aliantów. Opisuje to Józef Mackiewicz doskonale. Jak najpierw tym kozakom zabrano oficerów, potem zabrano broń ciężką, zostawiając tylko tam te kordziki, a potem nadleciały samoloty angielskie i ich wszystkich wystrzelały. Łącznie z kobietami i z dziećmi. O tym się nie mówi, bo przecież to jest kulturalny naród, nie? Nie strzela do dzieci. A część, i to są pamiętniki kolejarzy angielskich, którzy wywozili część tych kozaków z powrotem do Rosji. Dlatego, że układ przewidywał, że wszyscy obywatele wcześniejsi w Rosji muszą wrócić do Rosji. No i nie opisują. Przyjeżdża taki pociąg gdzieś tam w góry czeskie, w jakąś tam wąwóz. Ci ludzie wysiadają. Pociąg się cofa, a tam na górze stoją już NKWD-ści i rozstrzeliwują ich wszystkich, tak jak leciało. Oni tak wiedzieli, ci kozacy, co się dzieje, no, przełożono ich w wagonach bydlęcych, były te małe okienka takie. To oni brali to szkło i podrzynali sobie wzajemnie żyły, żeby nie dostać się w ręce NKWD. Jest doskonały film rosyjski, lat 90., który pokazuje, co się tam działo. Proszę Państwa, to naprawdę jest coś, czego normalny sobie człowiek w cywilizacji łacińskiej nie jest w stanie wyobrazić. Otóż były cały czas po wojnie, po 1945 roku, łagry dla tych żołnierzy, którzy mieli kontakt z Zachodem. Całe oddziały wysyłano do katorgi. Ale był rozdział. Były inne oddziały, inne łagry, czy części łagrów dla oficerów, a inne dla zwykłych żołnierzy. I na przykład oficerowie mieli raz w miesiącu dostęp do nowych kobiet. Jak to się odbywało? Ja opowiadam ten rosyjski film, który jest normalnie możliwy do zobaczenia. Otóż po tych wszystkich kołchozach, tam miasteczkach, komitet miejski, czy tam wojewódzki, musiał wytypować młode kobiety w wieku 20-40 lat.
tą samą liczbę, że ma na przykład jakaś tam dziura typu powiedzmy samą 20 kobiet takich wytypować. No więc to były najczęściej nauczycielki, jakieś pielęgniarki i tak dalej. Ładowano je do wagonów, podłączano do jednego pociągu i wywożono tam na Sybir do tych łagrów. Tam były podzielone na dwie części. Pociąg wjeżdżał w jedną część, załoga wysiadała i druga przepychała potem na tę część tam właściwą. A tam już stali ci łagiernicy i normalnie jak zwierzęta te kobiety brali, rzucali, gwałcili, mordowali i tak dalej. Na Jeniseju były obozy koncentracyjne. Dla tych wszystkich tam politycznie niepoprawnych. Jenisiej to jest olbrzymia rzeka i musi być statek, który dowozi tam żywność. Problem polega na tym, że jak statek się zepsuje, to drugiego w zapasie nie ma. I tak się zdarzyło na jednej z wysp, że 5000 łagierników tam było, a statek nie dowiózł żywności. Ci ochroniarze, czyli NKWD się tam w jakimś domku zabarykadowało, miało broń i tą żywność dla siebie trzymało, a ci, ta dzicz cała zaczęła polowanie na żywność. Robiono to w bardzo prosty sposób. Kto jest najsłabszy? Oczywiście kobiety. Więc przywiązywano kobietę do drzewa na nogi i obcinano po kawałku mięśnie uda, pośladki, tak, żeby ona nie zmarła. Bo jakby zmarła, to od razu by to mięso zginęło i by się do niczego nie nadawało. I tak przez tydzień ona wisiała na tym drzewie, obcinając ją po kolei, a oni mieli mięso. To jest wszystko opisane, to nie są żadne konfabulacje. Ktoś kiedyś powiedział, jedynym grzechem człowieka to jest niechęć do czytania. Wszyscyście Państwo kończyli pierwszą klasę. Straciliście cały rok, żeby się nauczyć 26 liter. I nikt Was nie wie po co, w jakim celu Was tak myczą. Nikt nie chce tej wiedzy wykorzystać. To jest najgorsze. A mówię, te wszystkie pamiętniki są znane, te filmy można zobaczyć. Mieliśmy co prawda jednego takiego mądrego inaczej profesorka, który był ministrem oświaty, który powiedział, że młodzież nie musi czytać książek, wystarczy, że film zobaczy. I żołob nie wiedział, że czytanie książek to jest wzbogacanie słownictwa. Jak on czyta to budowę zdań, zapamiętuje nowe wyrazy. Czy Państwo wiecie, że ja teraz mam pacjentów, którzy nie wiedzą lat 25-35, nie wiedzą, co to znaczy zagajnik? Jest kobieta, która mówi i nie wie, co to jest zagajnik. A co to jest? Gdzie mam iść? Bo ja mówię, że mam tam pozbierać, na przykład coś zrobić. A co to jest zagajnik? Ona nie wie. Indyka widzi i nie może dziecku powiedzieć, co to za zwierzę. On się pyta, mama, a co to jest? A ja nie wiem, to babci się spytają. Poważnie. Tak obniżono poziom edukacji. I to jest robione systematycznie od 30 lat. Stworzono dla użytecznych idiotów szkoły prywatne. Poziom jest zdecydowanie niższy niż państwowy. Dlaczego? Bo szkoła bez biblioteki, bez ogródka działkowego nie może istnieć. A jak ten dzieciak ma się nauczyć rozróżniania na biologii jednej zioła od drugiego, jak on tego nie widział? W komputerze to patrzy, tak? Na tym polega właśnie ogłupianie. Tworzy się gadżety, a on powinien to z rękoma zobaczyć, dotknąć. Jak można dziecku powiedzieć w komputerze, że prąd kopie? A jak ma maszynę na lekcjach fizyki, raz i drugi się kopnie, to będzie wiedział, będzie uważał i nie włoży palców do kontaktu. Proszę Państwa, mnie opowiadał kolega, który jest po elektrycznym, pracował na Westinghausena w Chinach. Jak się w Chinach, to są lata 90. Jak w Chinach się robi idiotów z ludzi? Przychodzi jakiś tam szaman, na sali z 500 osób, bo to zawsze tam jest dużo. Każe się ten szaman chwycić tym wszystkim za ręce. Swojemu uczniowi tam z tyłu, jako ostatni, daje żarówkę do ręki. On kręci
kolbą, chwytając jednocześnie ręką tego pierwszego człowieka i żarówka się pali. No wszyscy widzą cud. On tu zakręcił czymś, to koło jakieś tam się obracało i wystarczyło tej mocy, żeby z tyłu tamten 500 zapalił żarówkę. Myślę, że w Polsce to samo można zrobić. I większość ludzi nie będzie wiedziała, co się stało. Podam wam Państwu przykład. Ktoś z Państwa pamięta, w latach 70. powstawały tak zwane na oknach wizerunki Matki Boskiej. Albo gdzieś tam w jakimś krzyżu krew kapała. No przecież to jest strasznie proste dla każdego, kto zna elementarną wiedzę chemiczną. Bierze się ciekły kryształ, po cichutku tam się smaruje to coś, a potem z daleka, na przykład laserem z odległości 500 tysiąca metrów, oświetla się to coś, podnosi temperaturę i zaczyna kapać. Bo kryształ zmienia swoją strukturę na ciekłą. I stoi przed tym krzyżem, który zaczyna płakać jakieś tam 20 bam. Jezus, no przecież widzieliśmy wszyscy, że krew leciało. I nie da się takiej wytłumaczyć, że to jest zwykła sztuczka kuglarska. Wszyscy widzieli. Można w ten sposób parafrazując ten wypadek Madżugorze. Przecież Madżugorze nie jest żadnym miejscem świętym. To wiadomo, że to zrobił wywiad Izraela w latach 60. chyba, czy tam coś koło tego. Znane są osoby, które w tym brały udział i wszystko. To na jakiej podstawie księża, rzekomo katolicy, wożą tam pielgrzymki? Przecież to jest typowy przykład ogłupiania. Można by to uznać za karę boską, zostali skazani i dlatego wypadek, doszło do wypadku. Prawda jest inna, tego dziadka, który tam to prowadził, zaszczepił się, bo inaczej by nie pojechał. No. A wiadomo, że kiedy Państwo wiecie, że doszło do choroby? Kiedy to jest objaw? Oczywiście, musicie zobaczyć objaw. Jakikolwiek, ale musicie zobaczyć objaw. W tym preparacie, co już wiadomo na pewno, znajduje się białko korca, oni sami o tym piszą, i grafen. Jedno i drugie ma ładunek ujemny, dodatni. Jak widzimy rurę naszego naczynia, tętnicy czy tam żyły, to śródbłonek ma ładunek ujemny. Każda żywa komórka ma ładunek ujemny. To jak wpuścimy martwą komórkę, która ma ładunek dodatni, a wielkość jest odpowiednia gdzieś tam w kapilarach, to ona się przylepi na zasadzie przyciągania fizycznego. A kiedy my o tym wiemy? A jak nam się przylepi w mózgu? Bo to się nazywa udar. Nie możemy ręką ruszyć. Jak nam się przylepi w oku, no bo nie widzimy na oko, to od razu wiadomo, że coś się stało, lecimy do lekarza. Jak nam się przylepi na przykład u kobiet w ciąży i jest poronienie, no zamknęła się jakaś tętniczka i to umarł. Jak nam się przyczepi przy nerwie kulszowym, no to też wiadomo, bo ciągniemy nogę, bo nie możemy ruszyć. Jak się nam przylepi w sercu, to się nazywa zapalenie mięśnia sercowego. To zwykły zawał. No i wiadomo, bo facet leży na ziemi i dycha. A teraz pytanie proste. Dlaczego młodzi sportowcy częściej umierają niż starzy? Chodzi o ten wysiłek fizyczny. Tak, też mają. Szybciej, nawet w sensie. Szybciej się przemieszcza. To krew szybciej krąży. Między tymi. A widzieliście Państwo młodego dzieciaka z żylakami? No. Młody mam wąskie naczynia. W związku z tym to białko koncentralne i przeciska się trudniej. Łatwiej zaczepić się. Czy działanie pola elektromagnetycznego zależy od kwadratu odległości. Czym dalej, tym mniejsza ta energia jest. Czyli czym bliżej, tym jest łatwiejsze. To chodzi łatwiej do przylepienia. No i o to właśnie chodzi. Jak człowiek po 40-50 ma zawał, to przeważnie uda się go uratować. Jak ma zawał 25-35 lat, to przeważnie umiera, bo te naczynia są wąziutkie i tam się nic nie da zrobić. Na tym to polega. To samo dotyczy wkładania stentów i tak dalej. No, typowa głupota. Jak Państwo macie ogródek na działce i bierzecie wąż, żeby podlać tam gdzieś tam daleko, to co robicie, jak węża nie starcza? No ściskacie. Czyli zmniejszacie średnicę. Czyli dokładnie to, co się rzekomo dzieje z blaszką miażdżycową. Zmniejsza się średnica. Ale jeżeli oznaczymy przez V1 krew po jednej stronie tego zwężenia, przez V2 krew po drugiej stronie, to musi być to samo.
czyli zwiększa się prędkość przepływu i leci dalej. Więc zwężenie naczynia nie ma żadnego znaczenia. V1 musi się równać V2. Jeżeli się nie równa, to co widzimy? No brzęki na nogach. Nie trzeba nic robić, nie trzeba nikogo pytać. Idzie taki ktoś bez skarpetek, to widać, że mu stopa wyłazi z buta. Jeżeli to jest w jednym bucie, to może być inna choroba, ale jeżeli obu, to wiadomo, że to jest serce. A co trzeba zadać? Jakie pytanie? No bardzo proste. Kładzie się pan spać, to rano nogi są opuchnięte czy nie? Nie, rano nie są. No to wiadomo, że to serce. Pompa musi ciągnąć do góry. A jak jest słaba, to nie może ciągnąć. No i wtedy zostaje obrzęk. Prosta sprawa. A jak obrzęk jest za duży, to jest budowlańcem. Ja. No, to wiadomo, że jeżeli woda się dostanie pomiędzy ściany, to woda zaczyna pękać i odpada wszystko. No. I to samo się, zwłaszcza w zimie. No. I to samo się dzieje z naszymi komórkami. Komórki muszą być bardzo blisko przyczepione, żeby mogły dostawać tlen i odżywkę. Jeżeli pomiędzy ścianki dostanie się woda, no to już to nie przechodzi tak szybko. I ta komórka ulega martwicy. A jak komórka ulega martwicy jedna, to nic nie wiemy. Ale jak na przykład 1000, czy tam 10 000, to nazywamy to obrzuceniem. Zawsze ten mechanizm jest taki sam. Dostała się woda, powiedziano, oczywiście może być jeszcze zapalenie, że jad jakiś się dostał, tamtego. Ale generalnie to jest wzrost odległości pomiędzy poszczególnymi ściankami. Proste. A dlaczego się robi blaszka miażdżycowa? No znowuż proste. Jeżeli w danym miejscu naczynia nagle zwiększa się produkcja czy praca tych komórek, powstaje więcej dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla ma to do siebie, że łączy się z wodą i powstaje kwas węglowy. Jak powstaje kwas węglowy, to wystarczy o 1/10 przesunąć pH, żeby następowała krystalizacja fosforanów. Jak następuje krystalizacja fosforanów, no to stają igiełki, to jak się kurczy, to boli. A to zaraz strach jest. Bo to jest jednoznaczne zawsze ten strach. W sercu coś zaczyna się dziać. No i w ten czas zamiast się połoczyć, wziąć strofantynę czy tam mak, to ludzie zaczynają szaleć, co robi tutaj, i tak dalej, i w ten sposób pogarszają swoją sytuację. Jak dopadnie go ratownik, zawiezie na SOR. Da mu pawulon. No, to już nie mówię, ale dadzą mu... Zaraz trochę tyle. Nie, dadzą mu wystarczy stenta włożą. I już go załatwiają. Proszę sobie wyobrazić, że my mamy 100 km naczyń, a nasz mięsień sercowy to jest raptem 160 W mocy. Bardzo malutki. Więc jeżeli zaczopuje mu się tam coś i wsadzi, no to oczywiście przez jakiś czas będzie lepiej, a potem... Koniec. Proszę zauważyć, że to dotyczy zarówno kardiologów, jak i onkologów. Nigdy nie publikują prac, co się dzieje z tymi ludźmi. Na przykład chwalą się, że tam 1000 stentów włączyli. No dobrze, ale ile oni przeżyli? Ile z nich przeżyło rok, ile przeżyło 2 lata, ile 3 lata, ile 5 lat? Ile wróciło do pracy, a ile jest na rencie? Żadnych takich danych nie ma. To jest dealerka, to jest sprzedaż czegoś, co ktoś opracował, a my nawet nie wiemy, jak to działa. To samo dotyczy onkologów. Według procedury musimy panu podać taką chemię, czy inną. No dobrze, ale pokażcie mi wyniki, czy chociaż 10 czy 20% ludzi po tej waszej chemii przeżyło 10 lat i wróciło do pracy. Nie ma nic takiego. A przecież na pierwszym roku już uczą, że działanie jakiegoś leku zależy od jego odżywiania. Czyli ten sam lek może na przykład w Kalifornii, gdzie jest cieplutko, słońca dużo, pomagać, a na Syberii będzie szkodził. To prosta rzecz. My nie jesteśmy bydłem, że wszyscy możemy dostać to samo i będzie ten sam efekt. Wystarczy popatrzeć, jak to przysłowie mówi. Każda potwora znajdzie swojego adoratora. Nie ma tak. To jest wszystko różne. I trzeba zawsze dostosować metodę do danego pacjenta, nie choroby. A proszę zobaczyć, co oni zrobili. Jest choroba i jest lekarstwo. Nie ma pacjenta.
I są procedury. No i nie ma pacjenta. W ogóle nikt się nie pyta, tu nie ma nigdzie podanego pacjenta. Jest choroba i lek, choroba i lek. Ma komputer, wciska guzik, to, wyskakuje mu to. Od razu ma program, że mu drukuje receptę na komórkę tego delikwenta i koniec. Nie sprawdza, czy to pasuje, czy nie. A proszę mi pokazać tak naprawdę z ręką na sercu, że ktoś ma tylko jedną chorobę. Zawsze ma albo takie dolegliwości, albo takie, albo takie, albo takie. Najczęściej to się w jakiś sposób łączy razem u tej samej osoby. No, jedna choroba, inna to jak się skaleczy noży, nie? Kroi chleb i przetnie sobie palec, no to ma jedną chorobę. Trzeba ten palec zabandażować. Ale cała reszta wymaga złożonego działania. Jeszcze jedno. My nigdy nie mamy sytuacji, że chory, znaczy dana osoba może robić to wszystko, co my powiemy. Ja mówiłem taki przypadek wczoraj chyba. Miałem pacjenta ponad 65 lat, który miał Bilgera. Arteriosklerozę tak naprawdę miał, bo to jest różnica, ale większość dzisiejszych lekarzy nie rozróżnia tego. Chcieli mu obciąć obie nogi. 67 lat człowiek, no gdzie on z obciętymi nogami? Przecież on nie przejdzie nawet na kulach 10 metrów, już jest za słaby. No więc patent uciekł ze szpitala, żeby go ratować. A przygotowałem mu coś. To była jesień. Brał tą nalewkę. No i w kwietniu żona mówi, że coś się zmieniło. Zaczął do lasu chodzić. Na tam obserwację sobie. Ale dawniej nie mógł zrobić 20 metrów. Pod sierpień chyba. On chodzi do lasu i grzyby zbiera. A rok temu mu chcieli obciąć obie nogi. I potem najśmieszniejsze. We wrześniu ona przychodzi po nalewkę, bo syn ją przywoził. Powiedzmy 1 września przychodzi po nalewkę, a 10 dzwoni, że czy może przyjechać po nalewkę. A ja się pytam, no przecież przed chwilą pani wzięła, to po co? Rozbiła się? Nie. Tylko jest ona taka dobra, jak ja zobaczyłem, jak on dobrze chodzi, to ja też zacząłem pić. A jeszcze jedna sprawa taka, którą ona zauważyła. Jak miał brać leki tam, to jest przepisane, to doprosić się go nie mogłem, żeby pamiętał przy odwiedzie brać. A jak nalewkę postawiłam, o 16 miał brać te 40 mg, to już o wpół do czwartej stał przed bufetem i czekał. Tak każdego trzeba lek odpowiedni dla jego tego, czyli facetom lepiej robić nalewkę niż czopki, bo nie wezmą. Natomiast jeżeli się kobiecie da czopki, czy to pochwały, to weźmie bez niczego. Jak jej babci starszej zrobi herbatki, to ona też się zaparzy. A proszę mi pokazać 20-latka, który zaparzy i będzie sobie regularnie herbatę ziołową. Nie da rady, nie przeskoczy się tego. Zawsze będzie zapominał. Nie chce pan doktor o tej odrze wspomnieć nic? Aha, zapomniałem, przepraszam. Nie, o odrze nie chcę powiedzieć, dlatego że nie wiem, co się stało. Natomiast dla mnie to jest potrójna fikcja. Zaraz powiem dlaczego. Jeżeli to wystąpiło już w lipcu, to co robiły przez 2 tygodnie tak zwane służby państwowe? Przecież tam wszyscy powinni wylecieć na zbity łeb. Bo nie zrobili normalnego obowiązku swojego. A oni przez 2 tygodnie nie widzieli, że coś się dzieje? Ryby płynęły, zdechły, a oni nie widzieli tego? Nie bardzo to jakoś, nie jestem w stanie tego przyjąć. Druga sprawa jest taka, że tam ta dyskusja o rtęci to jest głupota. To taka głupota, że to wstyd, że to mówią ludzie wyższym wykształceniem. Rtęć, nawet gdybym wziął do ręki, nie rozpuści mi rękawiczek. A tam podobno było tak, że jak oni pracowali w tej wodzie, to rękawiczki się rozpuszczały i nawet rany na rękach były. No to musiał być jakiś rozpuszczalnik. A pytanie, kto ma rozpuszczalnik? No papiernie. Jak czyszczą te wszystkie tam odpady. Celuloza. Tak, to one mają rozpuszczalniki jakieś.
No to tak trudno zauważyć? Proszę zauważyć, że jeżeli Odra jest tam jakąś rzeką, to można dokładnie wiedzieć, kto dostał pozwolenie wodnoprawne i ma prawo tam podłączyć się. To nie jest żadna tajemnica. No więc jeżeli wiemy, jakie tam są zakłady podłączone do kanalizacji, to przecież bardzo łatwo to można było w ciągu pół godziny stwierdzić. W tej chwili właśnie Andy włączył się i pozdrawia nas, wrócił z pracy, ciężko pracował cały dzień, ale udostępnił swój kanał. Dzięki temu, dzięki Zigiemu mogliśmy to puścić na cały świat. Także pozdrawiamy i jeszcze tutaj żywo, tutaj cały namiot, prawda, i wszyscy słuchają zapartym tchem, bo doktor tutaj nowe, bieżące wiadomości, pisze się nowa historia. My nie piszemy żadnej nowej historii, my podajemy fakty i próbujemy wymazać tą dezinformację, którą City nam włączyło. Proszę Państwa, od 1772 roku, od Komisji Edukacji Narodowej, jest tak zwany państwowy system edukacji. Rzekomo go wprowadził Kołłątaj i tak dalej, jego powiedzmy rodzina. Kołłątaj nigdy nie był żadnym lekarzem, księdzem. W żadnym seminarium nie ma dokumentu, że on studiował w seminarium. To pytanie brzmi, dlaczego Kościół katolicki nadal przyjmuje, że on jest księdzem i nie protestuje? To powiedziano już dawno, że jeżeli coś zacznie mówić ksiądz albo lekarz, to ludzie w to uwierzą. No to słynne wprowadzenie fluoru do zębów. Lekarze wprowadzili, a chodziło tylko po prostu o to, że przy produkcji aluminium powstaje cała masa kwasu fluorowodorowego. No i to jest tak straszna trucizna, że szkło przekrywa. No to gdyby to gdzieś tam składować, to by to kosztowało ciężkie pieniądze. A rozgromiono to na te miligramy, podano do pas, i wy sami musicie to kupić. Bo wam mówiono, że to na waszą korzyść. Farmacja ma co robić. Farmacja, przemysł ma zysk. Ale to nie najważniejsze. Najważniejsze jest coś innego. Pasy do zębów są zupełnie bez znaczenia. Badania z ostatnich 3 lat czy 4 Uniwersytetu Oksfordzkiego i w Holandii udowodniły, że mycie zębów zwykłą wodą jest skuteczniejsze niż mycie z pastą. To dlaczego wy wszyscy kupujecie pasty? No bardzo proste. Pasta to jest VAT. A VAT to jest łapówka dla urzędników. Czym więcej wy kupujecie, tym oni więcej zarabiają. I dlatego wam wmawiają, że musicie kupować pasty. To nie ma żadnego wpływu na waszą higienę jabłuszną. Ale oni mogą zarabiać na waszej głupocie. Bo wam się przeczytać nie chciało. Na tym polega to ogłupianie. A druga sprawa to jest taka, że zamiast płacić ciężkie pieniądze na trzymanie tego kwasu gdzieś tam w jakichś tam specjalnych pojemnikach, to mają za darmo problem. To nie dotyczy tylko tego. Wam wmawiano, że trzeba segregację robić śmieci. Zrobiono was idiotów. Dlatego, że segregacja śmieci jest potrzebna firmie, która odzyskuje te różne rzeczy z tych śmieci. Dawniej, to było przy tak zwanej wysypisku, pracowała kupa ludzi, która segregację dokonywała i te, które się dały, szły do przetwórstwa, a te, które nie, to tam do spalarni czy coś takiego. Wystarczyło wmówić wam, że to jest dla ratowania, że dostaniecie 5 zł więcej i wszyscy mają pojemniki i segregujecie śmieci. No bo papier wrzucony do takiego pojemnika nie jest mokry, nie jest, nadaje się do papierni. Jak tam wrzucono odpady, na przykład jedzenia, no to on się rozpadał i już się nie nadawał do odzysku. To samo dotyczy innych rzeczy, szkło. Oddzielnie kładziecie, możecie iść do tego, od razu do huty. Jak było to razem wszystko w jednym, to musiał tam gdzieś jakiś pracownik być, którego trzeba było opłacić, ubezpieczyć i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć, nasza łotkarka czy kule, już nie pamiętam, bo ja w tym sporcie jestem słaby, Włodarczyk chyba się nazywała. W Anglii pracowała na wysypisku śmieci przy segregacji, bo tam nie miała czegoś i nie dostała tej renty jakiejś, coś się stało.
A wam mówiono, że to jest wasz obowiązek, że wy powinniście segregować, bo to jest dla Matki Ziemi dobre. No i robicie to. I robicie to. A to tylko zysk zwiększyliście firmom zachodnim. Bo wszystkie śmieci u nas Francuzi albo Niemcy przyjęli. Saur i takie. Tak was konia zrobiono. Płacimy karę, ale i segregujemy. No ale mówię, na tym to polega. I to tak jest z wszystkim. Co tam ostatnio? O, na przykład z filtrami. Mówiono wam, że musicie smarować dzieci kremami, bo to tam oszczędzi i tak dalej. No wierutna bzdura. Już w roku 90, jak to zaczęło się kręcić, to nasza akademia dostała z ministerstwa pismo, że tych kremów nie wolno dzieciom dawać, bo chodzą przez skórę i mogą powodować raka. To był rok 90, 91. A teraz w telewizji, że nie, dzieci musicie smarować. No bo jak takie dziecko od tam drugiego, trzeciego, czwartego roku życia dostanie ten rakotwórczy środek, to po 10 latach będzie miało raka. O to chodzi. Od razu naszym potencjalnym klientem. Cała masa jest takich rzeczy, które wmówiono państwu jako coś, wy w to uwierzyliście. O, klejaki mózgu. Klejaki mózgu powstają głównie od pól elektromagnetycznych. No jutro będę na ten temat mówił. To jaki idiota ojciec czy rodzina kupuje dziecku 7-8-letniemu komórkę? No, trzeba być naprawdę zdrowo kopniętym, żeby takiemu małemu kupować laptopa czy tam coś innego. Albo dawać się bawić. Pole elektromagnetyczne to jest energia. To nie tylko walenie żywieniem po tyłku czy pałką po łbie, ale to jest też energia taka sama. To jak będę walił kogoś 10 czy 20 razy dziennie pałką po łbie, to co z niego zostanie? A tu sobie sam przykłada i sam gada przez 3 godziny. Widziałam takie przypadki. Mamuśka chciała sobie z koleżanką pogadać, to dziecku włączała iPhone'a i tam dzieciak siedział, a krzyczeć zaczął, jak mu przestało się ruszać. Sama powoduje to. A klejak jest jednym z nowotworów, no raczej śmiertelny. O tym pisaliśmy. Pierwszy podręcznik ekotoksykologii to był nasz w 94 roku. Ćwierć wieku parę temu. Że pole elektromagnetyczne, że w sypialni dziecka nie powinno być kabli elektrycznych. Łóżko powinno być na środku, a nie przy ścianie. Musi być co najmniej ten metr od ściany, gdzie tam idą kable. Kto to przestrzega? Nie, to tam gdzieś do kąta, to łóżeczko wsuniemy, a tam obok trzygwiazdka jeszcze telewizor. To jak sami te własne dzieci uszkadzacie, to dlaczego się dziwicie, że chorują? A potem wielkie tego zmarło dziecko tam 2, 3, 5 lat. Albo ma guza, albo ma wadę jakąś. Nic się nie dzieje samo. Zawsze musi być przyczyna. Możemy ją znać wcześniej, możemy nie znać. Ale zawsze musi coś być. To jest kwestia czasu. Proszę Państwa, jakieś 10 lat temu mówiłem, że trzeba myć ręce, żeby uniknąć tych chorób wirusowych. Znaczy Naczelna Izba Lekarska pozbawiła mnie licencji. Minęło 8 lat, czy tam 10, już nie pamiętam. I co robi? Naczelna Izba Lekarska specjalne drukarki, znaczy ulotki wysyła, że trzeba myć ręce, żeby chronić przed COVID-em. A za co zniszczono doktora Samuelsa? 1860 lata. No właśnie dlatego, że powiedział, że lekarze, którzy siedzą w prosektorium, muszą myć ręce, nim przyjdą do normalnych chorych. I też mówiono, że to nie, to bzdura. I minęło 150 lat i poziom edukacji jest ten sam. Oni nadal nie wiedzą, że trzeba mieć ręce. Na tym polega właśnie ta głupota presury państwowego systemu edukacji. Państwowy system edukacji zawsze służy jednemu. Trzeba tylko i wyłącznie być poprawnym politycznie. Jak to tam było? Wierny, bierny, ale wierny, tak? No. I tak to do dzisiaj jest. Proszę zobaczyć, kto zaczyna na przykład o energetyce atomowej mówić. Najpierw to była jakaś pani sekretarka z pół roku była w MEA, potem jakiś geolog, który dostawał 115 tysięcy miesięcznie,
Teraz był Naimski, czyli też biolog jakiś tam, czy biochemik. Dlaczego? Tam nie ma nigdy ani jednego fachowca. A problem na czym polega? Ano na tym, że już w latach 90., 80., 8, 9, 90. Gdańskie Towarzystwo Naukowe organizowało specjalne konferencje na temat energetyki w Polsce i tak dalej. I stwierdzono, że atom się kończy, bo nie mamy już uranu taniego. Opowiadanie bajek, że w wodzie morskiej jest uran, no to jest takie samo jak opowiadanie, że na Księżycu jest uran. A kto go przywiezie? Tak nie, ale kto go przywiezie? Kto zapłaci za to? No tak jak dzisiaj nam mówi, węgla nie zabraknie. No dobra, ale kto zarabiając, czy mając emeryturę 2000, kupi za 3500 tony węgla? Czego? Takie głupoty to może opowiadać tylko kompletny, jak to się mówi, użyteczny idiota, jak to przypisuje się Goldmanowi zwanemu w Polsce Leninem. Na tym to polega. Oczywiście możemy wszystko robić, możemy ściągać uran z gwiazd. Tylko kiedy? I kto to zrobi? Takie bzdury. Nie mówiąc o tym, że te modułowe, które chcą niby budować w Polsce reaktory, to już wielokrotnie wykazano, że są wielokrotnie droższe niż te stare, duże i jeszcze mogą być bardziej awaryjne. A u nas nie, będziemy budowali. Dlaczego będziemy budowali? No znowuż bardzo proste. Westinghouse, który jest monopolistą na reaktory, od 30 lat nie wybudował ani jednego reaktora. No to jeszcze chwilę i zbankrutuje. To musi znaleźć idiotów, którzy będą mu płacili. Jest to proste. Jak zacznie się budować, to trzeba to będzie w pewnym momencie dokończyć, bo nie można przerwać, bo w tym czasie rozleci wszystko. Każdą elektrownię można w pewnym momencie wyłączyć. Przestanie się wrzucać węgiel i po sprawie. Uranu nie. Uran jak się rozpocznie pracę, to będzie jeszcze przez 50 lat musiał być ładowana energia, żeby chłodzenie wymusić. Bo jak się nie wymusi chłodzenia, to po prostu pierdyknie wszystko. Prosta sprawa? Prosta. A że tam w okolicy 100 kilometrów wszystko zginie, a kogo to obchodzi? My siedzimy w Ameryce, nam to nie przeszkadza. Musicie Państwo zacząć myśleć kategoriami biznesu, a nie tego, czy jutro będziecie mieli zupę na obiad. Bo u nas wszyscy tak myślą, co będzie do soboty. O, będzie weekend, to co zrobimy? A już to będzie za 10, bo kiedy to nikogo nie obchodzi. A co nasze dzieci będą robiły? To już one się martwią. Ale jednocześnie laptopa czy komórkę trzeba kupić, nie? No bo wszyscy mają, to my też. Ja pamiętam lata 90., kiedy zaczęto opowiadać bzdury o tej dziurze słonecznej, nie? Ozonowej. No, kompletna bzdura. To było, ale nad Atlantykiem, na wysokości mniej więcej Afryki i Ameryki Południowej, bo tam robiono doświadczenia z bombami atomowymi. Natomiast u nas tego nie było. Warstwa ozonu u nas jest w granicach 360-450, w zależności od pory roku dla psów. Natomiast tam była w granicach 100. No to jest różnica. To dlaczego u nas namawiano do okularów specjalnym filtrem? Normalne okulary kosztowały 10 zł, a ze z filtrem 150. I pamiętam matki, które ledwo koniec z końcem, bo jakąś sprzątaczką była, ale dzieciom musiała kupić z filtrem za 100 zł. A przez 2 dni nic nie jedli, bo nie mieli czego. Ale dziecko musiało się pokazać, że ma okulary z filtrem, nie tak jak wszystkie. To jest taka głupota, która u nas jest praktycznie nagminna. Panie doktorze, tutaj jest taki top chat. I tak tutaj patrzę i tutaj pani Ewelina, ha, doktor dziś naprawdę cudownie daje. A kiedy nie dawał? Odpowiedziałem? Pozdrawiamy. O odrze? No właśnie. Odra. A, pan doktor czy pani... O chemitrace'ach mówił, jutro. Tak. Chemitrace, jutro, tak? Tak. A znała doktor ten kawał, przychodzi kobieta z dzieckiem do lekarza i doktor pyta, czy pani dziecko przechodziło odrę? Joj, tak gdzie tam, pani doktorze, to my za Boga. Proszę państwa, z odrą to jest w ogóle zabawna historia. My mamy tam, nie wiem, chyba z 1000 tak zwanych wirusologów. Znaczy ludzie, którzy się podpisują, że są wirusologami. Na czym polega problem?
Ano na tym, że w 2015 roku była nagroda 100 tysięcy euro dla każdego, kto przedstawi pracę, że wyizolowano wirusa odry. I żaden z polskich ekspertów telewizyjnych się nie zgłosił. Jak w telewizji, to ględzi jak nakręcony. Natomiast jak miał przedstawić jakąkolwiek pracę, to cisza, nic nie potrafi pokazać. No to co to za ekspert? Gazety robią z nich ekspertów, ale jak państwo chcecie sprawdzić piśmiennictwo, to on nie ma żadnej pracy. Cały ten Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, dawniejsze PZH, to jest grupa, jakby to nazwać, amortyzatorów pomiędzy ludźmi a przemysłem. Jak ludzie zaczynają się burzyć, że coś tam szkodzi, że ludzie umierają, to oni mają amortyzować ten gniew ludu, rozciągnąć go w czasie, żeby nie zaszkodzić przemysłowi. Jak może być sytuacja, żeby państwowa instytucja zajmująca się handlem szczepionkami jednocześnie była instytucją, która sprzedaje, która ocenia stan danego zakładu? Mi koledzy, jak ja pierwsze artykuły o szkodliwości szczepionek pisałem w biuletynach izb lekarskich, tych samych co dzisiaj, w latach 94-5, to koledzy mi mówili, panie doktorze, więcej nie możemy już tego drukować, bo dyrektor sanepidu zagroził, że zamknie nam wszystkie gabinety. Bo przyjdzie kontrolę i pozamyka, nim się odwołają, niż coś, to pół roku może minąć przy naszej sprawności naszych urzędów. I to jest do dzisiaj. Proszę państwa, jak w ogóle można nazwać w państwie polskim Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego? Po pierwsze, narodów to u nas było zawsze z 5. Więc którego narodu oni są instytutem? Teraz, publiczne to są domy zwane burdelami. Wysoce dochodowe przedsiębiorstwa. A sanepid ma być przecież do kontroli, on ma pracować bez zysku. A poza tym w tomie pierwszym ABC Medycyny znajdziecie państwo informacje, dokładnie podanym i adresu, że wszystkie sanepidy, od powiatowych włącznie, są zarejestrowane jako prywatne firmy. I zwierzone w niemieckich Stanach. Normalnie i w Stanach Zjednoczonych. W tym. Więc jaka to jest instytucja ochronna, kiedy to jest prywatna firma? Komu ona podlega? WHO to jest prywatna instytucja, którym głównym sponsorem jest konsorcjum Bill Gatesa. Proszę państwa, Bill Gates nie posiada nawet stopnia radnego wiejskiego. To dlaczego wszyscy uważają, że trzeba powtarzać, co on powiedział? Pod każdym kioskiem z piwem macie państwo takich radnych całą masę. I nikt ich nie cytuje z tej telewizji. A Bill Gatesa się cytuje dlatego, że jego kuzyn jest jednym z dyrektorów Pentagonu, już chyba piątą kadencję. I teraz to konsorcjum, które ten Pentagon, czyli Legia Cudzoziemska, jak panu państwu powiedziałem, to konsorcjum jest w tej chwili największym rolnikiem w Stanach Zjednoczonych. Ileś tam tysięcy hektarów wykupiono i oni je prowadzą. I to jest pierwsza rzecz. Ale oni jednocześnie wykupują wszystkie tak zwane nieużyteczne kopalnie węgla. Dokładnie 260 tysięcy hektarów to jest jakieś 6 małych państw w Europie. I tam się w tej chwili produkuje sztuczne mięso, a nie wiem, czy państwo wiecie, te marynowane rybaki w marketach we francuskich już są serwowane jako mrożonki, no i to jest co innego. O to chodzi. Proszę państwa, jeżeli to państwo, do kanibalizmu. Jeżeli państwo chcecie sięgnąć, to było takie czasopismo zwane Problemy. W latach 60. i chyba jeszcze na początku 70. W Problemach w popularny sposób przedstawiano różne ważne zagadnienia. W 68 roku opublikowano artykuł, że zbliża się mała epoka lodowcowa, mniej więcej 2020 i późniejszy. Mała epoka lodowcowa była u nas w czasie wojen szwedzkich. Przez Bałtyk można było przechodzić, była na środku karczma i tak dalej, Bałtyk zamarł. To jeżeli ma przyjść mała epoka lodowcowa, to znaczy, że jedynym źródłem energii będzie węgiel. Te wszystkie kolektory są bardzo dobre, ale wystarczy centymetr śniegu i one przestają pracować. Czyli chcieli zarobić na nas,
produkując tak zwaną energię z słońca czy ze światła, dlatego że to można teraz wykorzystać, można nas okraść. Natomiast za, nie wiem, 2, 3, 5, 10 lat, jak przyjdzie epoka lodowcowa, już zacznie się rozwijać, a się rozwija na pewno, bo już w 2012 strefa lodu na południu, tam od Antarktydy, zwiększyła się o 1500 km i wyprawa japońska w setną rocznicę tam czegoś ugrzęzła i z trudem ich uratowali, bo ich lodołamacz został uwięziony przez lody i po prostu poszedł na dół i w ostatniej chwili helikopterami tych ludzi ściągnięto, bo takie były wiatry. Chodzi mi o to, że jeżeli, a w tym roku też już w Odesie śnieg spadł, w Brazylii spadł śnieg i tak dalej. Czyli jeżeli dojdzie rzeczywiście do tej epoki lodowcowej, to państwo nie macie przy tych współczesnych systemach grzewczych szans przeżycia. Bo nie da się tego zrobić. Będziemy palić książek. Proszę to wziąć pod uwagę. Poza tym, żywnością jest taka historia, że znowuż chodzi o monopol. Ma być jedna firma, która będzie decydowała o tym, co będziecie jedli, bo wtedy to ona zarabia. Już od 5 lat Bill Gates, to znaczy konsorcjum, bo to jest figurant tylko, w Afryce ma fabryki tej sztucznej żywności i 150 ton dziennie produkuje. 150 ton to jest 150 tysięcy kilogramów. To jest praktycznie na 300 tysięcy osób dziennie. Pokarm wystarczy, pół kila, jak zjemy takiego czegoś, to jest... I teraz na czym polega problem? Oni twierdzą, tak jak w Holandii, chcą 1/5 rolników wyrzucić, że to jest też inna sprawa, bo tam kiedyś to opowiem, ale po prostu Holendrzy zmienili sobie normy. Dioksyny u nich są prawie 1/10 tysięczna, a w WHO jest 0,4, czyli no 1000 razy większa, znaczy mniejsza musi być norma w Holandii, a sprzedawać na Europę mogą o 1000 razy więcej dioksyn, a one powodują między innymi raka piersi u kobiet. Czyli jak te warzywa i jecie i tak dalej, to tam są dioksyny holenderskie, a u nas to wolno, bo stwierdzono, że jak ktoś jest zły, to nie możemy tego badać. Taki przepis sobie zrobiono, ale tylko u nas w Polsce, my jesteśmy kolonią. Nie o to chodzi. Otóż, jeżeli, żeby uzyskać tą żywność tak zwanych robaków, to jak to się robi? Najpierw trzeba krowę zapłodnić. Jak ona tego cielaka wyhoduje, to ją trzeba skrwawić, wyjąć żywego tego cielaka. Jak się wyjmie tego cielaka, to trzeba go na żywca porozcinać, żeby wyjąć tam te narządy, fragmenty wątroby czy tam nerek i z tego zrobić tą pożywkę, na której będą później te komórki wzrastały. To samo się robi. Dlaczego w ogóle aborcja jest problemem? No bardzo proste. Cały przemysł kosmetyczny, próżności kobiet, produkuje jakieś kremy, które rzekomo zmniejszają zmarszczki. I robią to na komórkach płodowych. To samo dotyczy szczepionek, w których wkładają komórki płodowe. Problem polega na tym, że to się robi na żywca. Nie można uśmiercić płodu i z tego wziąć komórki, bo już są do niczego. Więc zabija się to na żywca, wyjmuje się tam to, co potrzeba i dopiero z tego się robi tam dalej preparaty. Dlaczego w Chinach morduje się ludzi w zależności od potrzeb rynku? Jak kogoś skazują na karę śmierci, to jeżeli jest zapotrzebowanie na serca, to strzelają mu w głowę. A jak jest zapotrzebowanie na przykład na rogówkę czy coś takiego, to strzelają w serce. Bo w ten czas jest żywy materiał do dalszej eksploatacji. Więc to jest, proszę zauważyć, my się oburzamy, że tam gdzieś rzekomo jakieś prawa są łamane. Ale w Chinach były landy, bo to jest federacja, były landy, gdzie nie wolno było mieć więcej niż jednego dziecka. To jak to robiono, jak dziewczyna miała drugie? Brano ją do obozu na ostatnie dni przed śmiercią, przed porodem. Robiła się komisja. Obok stała beczka z wodą. Jak urodziło się dziecko, chwytało się za nóżki i wkładała do tej beczki.
Wszyscy widzieli, że zostało komisyjnie uśpione czy zamordowane i w związku z tym nie było posądzenia, że sprzedano je na części. Prosty sposób. Czy ktoś się tu u nas oburzał? Czy jakakolwiek prasa, Amnesty International, czy ktokolwiek protestował? Udawali, że nie widzą. Wszyscy siedzieli na czterech literach i w ogóle ich to nie interesowało. Jest pobadynana taka piosenka z lat jeszcze 60. Zamordowali gdzieś tam kogoś daleko, ja nie reagowałem, bo mnie to nie interesowało. Potem zamordowali tam kogoś bliżej, ja nie reagowałem, bo to nie moja sprawa. Potem zamordowali mojego sąsiada, ja nie reagowałem, bo przecież to sąsiad. A jak przyszli po mnie, to już nie miał nikt reagować, bo wszystkich zamordowano. Na tym to polega. Wprowadza się pewne przepisy, które uderzają w pewną grupę ludzi, potem w następną grupę, potem w następną, a potem już jest spokój. Proszę Państwa, za czasów lat 70., 80. w naszej klinice, jak chory w izbie przyjęć był dłużej niż godzinę, dwie, to takie kurwy latały po tym, jak szef to zobaczył, że to wszyscy uciekali łącznie z pacjentami. Pacjent nie miał prawa dłużej niż dwie godziny czekać na zdiagnozowanie. To jak teraz może dobę czekać na krześle? A dobę z zawałem serca siedzi, a jak umrze w poczekalni, procedury były zachowane. To jak w ogóle taki ktoś się może tłumaczyć? Powinien następnego dnia zostać dymisjonowany, wyrzucony z zakazem pracy w urzędach państwowych. Zresztą tam jest nie po to, żeby procedur przestrzegał, tylko żeby leczył ludzi. A w Wrocławiu ordynator się tłumaczył, dyrektor szpitala się tłumaczył, ale wszystkie procedury zostały zachowane. A że zmarła, to jej wina. Czyli tak, tu są procedury, a jeżeli wy nie pasujecie do tej procedury, to wasza wina. Przecież powinniście pracować do procedury. Jak w ogóle jakiś idiota mógł wymyślić procedury, tak jak na przykład w fabryce samochodów. No wiadomo, tu ma być ileś tam milimetrów, tu ma ileś, bo jak nie, to to kółko zębate nie będzie pasowało do drugiego. No, ale jak zrobić procedurę dla, już nie będę wymieniał, ludzi takich z brzuszkami i tych chudzielców. Każdy co innego robi. To jak ich wszystkich to jedną wagę powiesić? To są te bzdury, które wprowadzili urzędnicy. I to jest to, co nazywamy tylnymi drzwiami weszła do nas cywilizacja azjatycka. Bizantyjska w wydaniu pruskim z domieszką turańszczyzny i żydowskiej. Dlaczego? Bo jak Kali kraść, to dobrze. Jak Kalemu kraść, to źle. Taka jest cywilizacja w tej chwili. Jak robi jakiś urzędnik tam przekręt na ileś milionów, to tam się rozmywa tak długo, że nic z tego nie ma. Jak jakiś tam, no, ktoś tam skradnie buchelę chleba, czy tam jakiś inny ten, o, wielkie niebezpieczeństwo, dostaje 2 lata. Ja pamiętam w latach 70. jakiś tam młodzi chuligani zamordowali jakiegoś łabędzia i dostali rok więzienia. A inny chuligan zamordował staruszkę i dostał 2 lata więzienia, bo on nie chciał. Ona zmarła przypadkowo. I sąd, ten sam sąd to wydał, ten, czyli życie ludzkie to 2 łabędzie. Według sądu wszystko było zgodnie z prawem. Ja znam przypadek, że za psa dostał 3 lata, tylko że później zmienili zawieszenie. No tak, ale mówię, to są takie właśnie głupoty typowe. W tej chwili sprawa związana z, przestępstwem przeciwko zwierzętom jest bardziej ceniona i bardziej na sali niż przeciwko ludności. Ludność nie ma znaczenia. Ważne jest zwierzę. Zwierzęta futerkowe, które zniszczono, cały przemysł. Hodowle, które zniszczono. Ale jednocześnie GMO wprowadzają. To nie jest zniszczenie. Na tym polega właśnie to ogłupianie i to przyjmowanie bezmyślne przez urzędników tych różnych głupot. Kult, zespół Kult kiedyś śpiewał Jadą jeźdźcy. No i dwóch już przejechało i teraz mamy trzeciego, Gut, i na to trzeba być przygotowanym. I oni do tego dążą i ta likwidacja hodowli zwierząt właśnie też jest z tym związana. W innych miejscach wypalanie traw, gdzieś tam podtapianie. Ja myślę, że dzisiejszy dzień podziękujemy panie doktorze za wyczerpujący, jak widać UMP-ego oglądalność rośnie, u nas nie słabnie. Tam już ponad 1000 i cały czas do przodu, ale nie będziemy się znęcać nad panem doktorem, bo jeszcze 2 dni
dzisiaj to tak mówiąc takim językiem właśnie łóżkowym, to gra wstępna, ale ja dziękuję wszystkim, bo naprawdę jestem mile zaskoczony i dziękuję przede wszystkim chłopakom, którzy tutaj też ten przekaz udostępniają, bo niestety, jeśli nie będziemy się informować, bo kiedyś, dwa lata temu bodajże na majówce był takie właśnie wystąpienie pana doktora o bałamuceniu, czyli to jest cały czas bałamucenie. Bałamucenie jest na wszystkich możliwych szczeblach. Także dziękuję wam chłopaki, dziękuję panu doktorowi, dziękuję Kigiemu i dziękuję Endiemu i do zobaczenia do jutra. Jutro zaczynamy o godzinie 10, jak słyszysz Andy, i dużo nas tu jest. I jeszcze przy okazji też właśnie Krzysztof Tytko przyjechał do nas, będzie jutro też miał wykład, także witamy wszystkich i do zobaczenia. Dziękujemy.